Słuchacie podcastu Luźno przy kawie. Pijemy kawę i rozmawiamy o wszystkim. Zapraszają Adam Borodo i Ludwik Chybiński. To ja mam dzisiaj witać was, czy wy nas? Chyba wy nas, co? Nie, żartujemy, ale no zacznijcie, bo jakby witamy wszystkich w podcaście Luźno przy kawie, albo witamy z Studenckim Klubem Biznesu Kołem Naukowym Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry. Z tej strony Adam Brodo. Ludwik Chybiński, dzień dobry. I tutaj ci, co są, że tak powiem, i grają pierwsze skrzypce, to Koło Naukowe, Studencki Klub Biznesu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Witamy was bardzo serdecznie, wszyscy tutaj, którzy się zebraliśmy. Pogoda za oknem dzisiaj jest piękna. Mam nadzieję, że każdy przygotował kubek herbaty bądź kawki, bo troszkę się ochłodziło, ale przynajmniej jeszcze u mnie jest słoneczko. Dzisiaj co? Pogadamy trochę o podcastach, jak je tworzyć, na co tak właściwie zwracać uwagę. I to wszystko właśnie wy nam dzisiaj opowiecie, Adam i Ludwik. Słuchajcie, z tego, co jeszcze mogę tu powiedzieć nam wszystkim zebranym, to że co piątek o 7 rano możecie słuchać tych dwóch super facetów w ich podcaście Luźno przy kawie. I serdecznie zapraszam właśnie co piąteczek. Zanim jednak oddam wam głos, chciałabym jeszcze dodać, że jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania w waszych głowach, to albo piszcie poproszę na czacie, albo już po prezentacji chłopaków. Bardzo wtedy proszę, żebyście włączali mikrofony, włączali się w dyskusję, bo naprawdę myślę, że może wyjść tutaj jakaś fajna, burzliwa konwersacja. No to co? Ja się wyłączam. Zapraszam was do głosu. Dziękujemy. Super wstęp. Taki wstęp, że jakby już nie mamy co więcej do powiedzenia. Tak mamy naprawdę chyba intro do zamienienia. Tak, trzeba intro zamienić tutaj z Magdą w roli głównej, nie? Dobra, posłuchajcie, my wam wyświetlimy, jako że jest to rodzaj webinaru, znaczy nie rodzaj, tylko jest to webinar, przygotowaliśmy dla was krótką, tak naprawdę 11-slajdową prezentację z takimi informacjami, myślę, dość istotnymi, jeżeli chodzi o podcast. W ogóle jest nam bardzo miło, że zostaliśmy zaproszeni, bo to tak naprawdę podcast, webinar i chyba przestrzeń, w której można się w jakiś sposób realizować, więc postaramy się wam to pomóc i powiedzieć, jak można to zrobić, kiedy można to robić, z kim można to robić i o czym trzeba pamiętać robiąc to, nie? Dokładnie tak. A to tak dziwnie zabrzmiało, Ludwik, trochę. Nie, nie, jest okej. Okay. Akceptowalnie. Jak będziecie mieli w trakcie jakieś pytania, to piszcie na czacie. Czat mamy podgląd w czat, jeżeli by się pojawiło, albo poprosimy Magdę jako moderatora, czy kogokolwiek innego, po prostu się odzywajcie, bądźmy na żywo. Naprawdę się denerwuję. Nie, żartuję, ale jak tak mówię, to się denerwuję. Dobra, słuchajcie, co mamy dla was przygotowane, bo krótko tak naprawdę. Co byśmy chcieli wam przedstawić? Sobie tutaj kliknęliśmy źle. No nie, Ludwik. Kliknęliśmy. Ja nie mam myszki. Dobra, no ja wiem, to ja mam. Oj, elegancko. Słuchajcie, intro krótkie. Jaki krótki początek o naszym podcaście. Skąd się to wzięło w ogóle? Skąd nasz podcast, skąd pomysł w ogóle na podcast? I jak się zaczęło, jak jest obecnie, jakie mamy plany na przyszłość? Albo no, w jaki sposób chcemy to robić? Jakie są założenia podcastu? Co jest istotne, żeby ten podcast prowadzić, albo żeby w ogóle jakikolwiek podcast prowadzić, bo to naprawdę nie jest trudne. Jak macie cokolwiek do powiedzenia, to po prostu róbcie to. Zmiany, których nie można się bać, to jest, no dopowiemy wam dokładnie, o co nam chodzi, ale to też jest jeden z takich punktów kulminacyjnych. Poglądy oraz trzeba to lubić jako ten główny element. I na miniaturkach macie trochę naszej historii, tak naprawdę tego, co się działo, tego, jak wyglądamy. I przejdźmy może do krótkich statystyk, czyli krótko o naszym początku. Tego, skąd się wzięliśmy, w jaki sposób się wzięliśmy, jak to wygląda. Taką krótką infografikę dla was przygotowaliśmy. Zacząłem razem, bo nasz podcast Luźno przy kawie, w którym prowadzącymi jestem ja oraz Ludwik, zaczął się tak naprawdę w sierpniu, wrzesień powstała idea w 2019 roku razem z razem z Michałem Ślusarskim wpadliśmy na pomysł, aby no, spróbować zrobić podcast, albo żeby się w jakiś sposób zrealizować. Mówić coś, nie? Przekazać coś, bo każdy z nas miał coś do powiedzenia, myślę, w jakiś tam sposób, a to była też kwestia wspólnej rozmowy,
i tych pomysłów, które mogą się pojawić. A to w ogóle taka historia, kto nas nie zna albo kto nas nie słuchał, to tylko powiem, że to jest po prostu, wiecie, zwykłe spotkanie, bo spotkaliśmy się na kawie. Michał pracował w kawiarni Momo, która mieści się dalej, tylko że jesteśmy w tych czasach teamsowych, tych czasach typowo online'owych, covidowych, więc siedzimy po prostu non-stop przed kamerami i przed kompem. I ja często piłem kawę, dość dużo tej kawy, zresztą piję dużo kawy, nie? Pijesz dużo kawy i też dużo mówisz, stąd też. A to źle? Nie, bardzo dobrze, tylko chciałem właśnie zaznaczyć, skąd się wziął pomysł na luźno przy kawie, że po prostu już miałeś dosyć tego, że... Mówisz, że muszę być spięty, nie? Mówisz, a potem nie możesz tego odsłuchać, to był główny, nie? Właśnie, to jest to, dokładnie nie? To, ale o tym też będziemy mówili, czy można w ogóle to odsłuchać, albo w jaki sposób odsłuchać, albo czy odsłuchiwanie jest dobre. Tak. No. Razem z Michałem wpadliśmy tak, w luźnej rozmowie, dwóch chłopaków stoi sobie, dyskutuje o kawie po prostu, o jakichś tam swoich pasjach i tak dalej, ta chemia gdzieś się pojawia. Posłuchaj, lubię słuchać podcastów w wolnym czasie, bo nie mam czasu na nic więcej, w ogóle żeśmy rozmawiali naprawdę o najróżniejszych tematach, no i tak powstała idea, posłuchaj, no to może choć zrobimy podcast. Ja mówię, że ja bym chciał. Michał mówił, że już tam gdzieś zakupił jakiś sprzęt i próbował sam, ale sam do siebie mówić. Doskonale to rozumiem, że nie jest to może zbyt... Znaczy, źle się mówi samym do siebie, nie? To zależy, czy się chce porozmawiać z kimś inteligentnym. No nie, to ja się nie nadaje, dobra. Nie, to ja się nie nadaje. I zaczynaliśmy w ten sposób, że właśnie pogadaliśmy i koniec sierpnia, początek września tak naprawdę pojawiła się idea, ty posłuchaj, no to chodź, spróbujemy. Zakupiłem mikrofon, zresztą o tym setupie typowo sprzętowym będziemy wam też wspominać i postaramy się wam powiedzieć, co trzeba mieć, żeby zacząć. Podłączyliśmy mikrofony, podłączyliśmy pod komputer, usiedliśmy i stwierdziliśmy, dobra, najpierw pomyślmy nad nazwą. Stwierdziliśmy, ty lubisz kawę, ja lubię kawę. Jak to nazwać? Może coś z kawą, dobra, ale co konkretnie z kawą? No to może niech będzie luźno, nie? Jesteś luźny? No jestem, a jestem luźny? Jestem. I tak zrozumieliśmy, że zrobimy podcast, który się nazywa Luźno przy kawie. Takim drugim, znaczy drugi element, który jakby powstała idea i od tak naprawdę pomysłu był dość szybki element realizacji. Pierwszy odcinek, tutaj macie na planszy zapisane, to był 13 września 2019 roku. I tak naprawdę pojawiło się pytanie, ty, a jak będziemy je wydawać? Jak one będą długie i tak dalej? Nie? No to była tak naprawdę nasza rozmowa wspólna na ten temat, ile ludzie mogliby słuchać, albo czego mogliby słuchać i na jaki temat. Nie? Ja się z góry nie chciałem zamykać w jakimś konkretnym jednym temacie, bo chcielibyśmy trafić z tym, co mamy do powiedzenia, czy tam do szerszego grona osób i fajnie by było po prostu mieć coś więcej z jakimiś konkretnymi, znaczy, żeby było więcej tych tematów na tyle różnorodnych, żeby do każdego mogły trafić. Zresztą na następnym slajdzie, który mamy dla was przygotowany, tam też jest trochę więcej statystyk takich demograficznych. My zawsze jak nagrywamy z Ludwikiem, to ja patrzę na niego. Siedzimy naprzeciwko siebie. I teraz problem. Ja próbuję na niego cały czas spojrzeć, nie? A kamera jest tam. Webinar. I teraz tak, nagrane, wypuszczamy i zastanawialiśmy się, kiedy go wypuścić. Ja mówię, posłuchaj, ty, może jakby jakiś program śniadaniowy, nie wiem, 7 rano, coś takiego, może na dobry, jako że luźno przy kawie, dwóch ziomków, którzy przecież fajnie gadają. Tak mi się wydawało oczywiście. Cały czas nie mogę tego potwierdzić, nie? Ale wyszło, dobra, no to posłuchaj. Dla mnie fajnie brzmi, bo ja mówię, że dla mnie fajnie brzmi piątek, 7 rano. To będzie fajnie w suszalach wyglądało i w różnych innych miejscach. Bo dobra, no to zróbmy piątek, 7 rano. Poszukaliśmy, do tego też dojdziemy, gdzie i jak szukać, w którym miejscu udostępniać czy dystrybuować ten podcast, nie? Ale żeśmy sobie założyli, dobra, piątek, 7 rano będziemy startować. Następnym krokiem, tak naprawdę, które w jakiś sposób przebiło pewną barierę dla nas, bo to było coś, no takie trochę hobby, no hobby to było, w którym fajnie nagrajmy, pogadajmy, zobaczymy, co się będzie działo. No i tak naprawdę niecałe 3 miesiące później, 6 grudnia, na Mikołajkę okazuje się, że mamy pierwsze 1000 odtworzeń podcastu. Nie? I odcinki wychodzą 4, zawsze w każdy piątek tak naprawdę pojawiały się odcinki. No i przebiliśmy tą granicę 1000 odtworzeń wszystkich odcinków, które wtedy były, 6 grudnia 2019 roku. 3 miesiące, czy to dużo, czy mało, gdzie też zupełnie mieliśmy inny pomysł, obydwoje. On miał inny, ja miałem inny pomysł na to, w jaki sposób będziemy robili ten podcast. Pierwszy gość,
bo szukaliśmy też zmiany pewnej formy, bo można non-stop mówić, ale poszukajmy też czegoś, co będzie dobre i angażujące dla słuchaczy, bo jednak w momencie, w którym tworzymy ten podcast, to robimy go dla ludzi, nie? Zdecydowanie i też jakby ta różnorodność formatów, o tym też będziemy mówić zresztą. Dokładnie. Że można to robić między sobą, ale też jest masa osób, która woli pogadać coś z kimś i wtedy format z gościem jest idealny. No dokładnie tak. I pierwszego gościa mieliśmy, jeszcze razem z Michałem, pierwszego gościa mieliśmy 20 lutego 2020 roku. To był pierwszy gość LPK i jeżeli dobrze pamiętam, to pierwszym gościem LPK był Bartek Kubatko. Rozmawialiśmy o e-commerce. Potem pojawiła się moja siostra Gusia, która jest też wierną słuchaczką mojego podcastu. Gusia, dużo zdrówka i pozdrowienia dla ciebie. No i potem tak pojawiło się, nie? Że stwierdzili fajnie pogadać, fajnie z kimś porozmawiać na ten temat i nie dość, że myśmy zaczynali, to przychodziliśmy ze sprzętem, komputer tak naprawdę, hub, pod który były podłączone mikrofony, były mikrofony, słuchawki i najfajniejsze było, znaczy najfajniejsze, najśmieszniejsze było to, bardzo serdeczne, żeby jakby to było zrozumiałe, że ludzie się denerwowali, nie? Ci pierwsi się denerwowali, a my dopiero jakby zaczynaliśmy, nie? Ten podcast. Pół roku minęło, załóżmy, tak? Ale już tam coś swojego było. 27 marca 2020 roku stwierdziliśmy, że wchodzi nowy format. To był format krótki, on się miał nazywać Na spinie, na herbacie. I tak naprawdę chcieliśmy robić takie półgodzinne szybkie odcinki, a to było tylko związane z tym, że im dłużej zaczynasz to robić, albo im bardziej o tym myślisz, tym bardziej ci się chce to robić. Tak, to nie? Ty szczególnie reprezentujesz to podejście. Ty najchętniej byś wypuszczał codziennie. No ja mam takie, kończymy z Ludwikiem nagrywać. Rano wstajesz, włączasz nagrywanie, idziesz spać, kończysz nagrywanie, znaczy, i sklejasz. Żeśmy tutaj mamy takie grono, bardzo was uwielbiamy, bo robimy to dla was i naprawdę jesteśmy wam super wdzięczni, że poświęcacie tą godzinę czasu, żeby nas posłuchać. I jeszcze gdzieś tam w socialach mamy wspólny kontakt. Więc też pytaliśmy się kilku bliskim nam osób, czy osobom? Dobrze powiedziałeś. Dobrze powiedziałeś. No, dziękuję bardzo. To elegancko. Na margrazji, nie? Tak, dobrze powiedziałem? Nie na mar, tylko gramar nazji. O, tak chciałem powiedzieć. Na margrazinę. Margarinę. Stresik jest, dobra. Nie jest żaden, co ty. Co ty takie rzeczy opowiadasz? Jesteśmy na wizji, no chłopie. A potem idziemy do tego słuchać i co? Przestaną tego słuchać, ile tych followersów będzie? Co się śmieją? Co to za webinar, co to za profesjonalizm? Co to było? Oni to jakiś podcast mówią. Jacy prowadzący taki profesjonalizm? Jest innych więcej mocniejszych. No bo już może skończmy. Dobra, bo chcę posłuchać na pewno o krótko naszych początkach. Mają dosyć tego slajdu. Dobra, daj mi to skończyć. No. Na pewno chcą dalej tego słuchać. I teraz nowy format powstaje 27 marca właśnie na spinie, na herbacie. Format zagościł w naszych sercach i w waszych sercach przez około 3 odcinki. A było to tylko związane z tym, że wchodził gdzieś tam w środku, a pojawił się tak naprawdę za sprawą Oliwki, która też słucha nas od samego początku. Oliwka, która tak naprawdę na Ankerze zadała pytanie. Ja nie pamiętam, jakie to było pytanie, Oliwka. Może Oliwka zaraz będzie też pamiętała, jak nie, to ja zaraz odszukam na Ankerze i zapuścimy. I Oliwka właśnie zadała pytanie i na nie po prostu stwierdziliśmy, dobra, nie czekamy, tylko zróbmy od razu szybko, tak? Staramy się reagować, bo dojdziemy też do tego elementu, czy podcast jest biznesem, albo czy biznes jest podcastem, tak plus minus. I dlaczego to jest istotne, żeby starać się szybko reagować. No ten format zaistniał 2 czy 3 razy i tak naprawdę umarł, jako ten nowy format, który się pojawił, dlatego na tej naszej planszy występuje ze znakiem zapytania. Pierwszy live LPK pojawił się 18 września. To był chyba 50 odcinek? Nie 50. Dobra, 40, coś takiego. Ale w każdym razie pojawił się pierwszy live. Ja stwierdziłem, chcę to zrobić. Chcę się poczuć jak taki prawdziwy influencer. Rozumiesz, nie? Stary koń w wieku 35 lat, więc jeszcze nie skończyłem 36 i stary koń stwierdzi, ty, ja chcę kamery, ja chcę się pojawić w internetach. Blichtr, sława. Dokładnie, żebyś wiedział. No. Teraz tego nie ma. Też. I postawiliśmy kamerę, włączyliśmy tutaj, pod komputer chyba byliśmy podłączeni, bo ja nie pamiętam, kiedy ja sprzęt kupiłem. Dobra, nieważne, ale podłączyliśmy się, usiedliśmy i zaczęliśmy nagrywać. To było całkiem fajne. A nie, już wszystko wiem, to był... No, nie było 18 września pierwszy live. Pierwszy live był w grudniu. Widzicie, skłamałem wam, drodzy słuchacze, bo pierwszy live był rzeczywiście w grudniu, nie we wrześniu. Pierwszego live'a robiliśmy w grudniu, prezenty mikołajkowe, w których prezentowaliśmy to, co chcieliśmy zrobić. I tak naprawdę najpierw wyszedł odcinek audio, a potem wyszedł... To nie był w sumie live, tak? Bo to był po prostu odcinek post, ale taki live, na którym po prostu siedliśmy i się widzieliśmy, to był właśnie wrzesień. Tu mieliśmy cały sprzęt rozstawiony i to była już tam okrągła, że tak powiem, rocznica. I 69 odcinek, 69, nie? Wiedziałeś, że to powiem? Ja jestem straszny. I tu powstaje 69... No co?
Teamsy, profesjonalizm. No ja wiem, Teamsy, profesjonalizm, uczelnia, wiesz, biznes, ja wiem, wszystko rozumiem. Wiesz, jak jest. I tutaj mamy napisane new, 69, no, powstały zmiany 29 stycznia 2021 roku, już trochę wcześniej tak naprawdę, jak gość dołączy do podcastu Ludwik Chybiński, który siedzi obok mnie i się wymądrza. Redaktorze? Czasami obok, czasami naprzeciwko, dokładnie, ale się tak, dokładnie tak. I też zauważyliście, albo pewnie usłyszeliście, że osoba, która oddawała dużo serca temu podcastowi, dobrze mówię? Temu podcastowi. No, bardzo ładnie, ogólnie bardzo mówisz ładnie. Bardzo ładnie. Temu podcastowi tak naprawdę zaczęła szukać innej drogi i nie nagrywa z nami już podcastu. Michał stworzył całą identyfikację wizualną tego podcastu, zostawił wiele serca, ale jakby zmienił się troszeczkę format i razem z Ludwikiem tak naprawdę od stycznia już w 69 odcinku jesteśmy już w dwa głosy całkowicie. Jeszcze w międzyczasie koło listopada mieliśmy też listopad to był, jak dziewczyny zabrały nam mikrofony? Koniec października chyba. Koniec października, Oliwka, Natalka i Gusia to były dziewczyny, które zabrały mikrofon. Swoją drogą, przepraszam, najczęściej słuchany odcinek do pewnego momentu. Najczęściej słuchany odcinek. Także bardzo dobrze to świadczy o nas, nie? No, bardzo dobrze to świadczy o nas, więc wyłączmy ten podcast i pójdźmy sobie, znaczy ten webinar, niekoniecznie. Może to jest czas na nowy format. Może tak, może niech dziewczyny wezmą mikrofon i zaczną to robić. Ale myślisz, że ludzie... Dwa lata i emeryturę. Czy ale to ty myślisz, że te osoby przyszły słuchać tego uzewnętrznania się? Nie wiem, to się okaże. Dobra. Czy nas wyrzucą ze studenckiego klubu biznesu? Mogliby tak zrobić. Posłuchajcie, następna plansza mówi o liczbach. Liczba odcinków, posłuchajcie, tydzień w tydzień wychodząca i tak w ogóle gratuluję sobie nam i wam wszystkim również. To jest 83 odcinki. Tyle odcinków udało nam się nagrać dotychczas. 84 już jest gotowy, jutro będzie o 7 rano punktualnie. Dużo fajnego mięcha, bo zastanawiamy się, czy mleko do płatków, czy płatki do mleka. Posłuchajcie. Ważne rzeczy. No. Bardzo ważne rzeczy. Z kawą. Mleko z kawą, kawa bez mleka, obojętnie. Tak. Łącznie, posłuchajcie, poświęciliśmy temu, ale nie mówię tego z narzekania, tylko mówię to po prostu z pełną satysfakcją i naprawdę się z tego cieszę. 5203 minuty materiału. 5203 minuty materiału. Na dysku twardym nie sprawdziłem, ale wydaje mi się, że mam około, bo wczoraj jak wrzucałem rzeczy na dysk twardy, 250 giga materiału. To bardzo dużo. Podcastu Luźno Przykawie. No to jest bardzo dużo. Na naszej karcie jeszcze 96 godzin można nagrać materiału na ten, więc spoko. A potem nowy format. No potem nowy format, tak jest. Słuchajcie, zobaczcie, na trzecia kropka, tak sobie zapisałem, to są followersi. Wyobraźcie sobie, czyli wy. To jesteście wy i tak naprawdę to, co w jakiś sposób nas buduje, to jest tak naprawdę wykres, o tym też będę mówił, o tych statystykach i analityce, która jest dość ciężka do prześledzenia, nie tak oczywista i nie tak ładna, jak jest to na YouTubie. Taka przejrzysta i taka, w której naprawdę widać kluczowe elementy podcastu, więc zakładanie sobie ewentualnych KPI, w podcaście, tak jak to w e-commerce robisz, to niekoniecznie jest możliwe. Znaczy jest to możliwe, zakładając i patrząc, jak bardzo twoi słuchacze się angażują i twoi odbiorcy, ale mimo wszystko nie widać tego tak bardzo. Ta grafika jest wycięta z panelu Spotify for Podcasters i tam tak naprawdę, zobaczcie, od momentu, kiedy wystartowaliśmy z podcastem, ta linia cały czas idzie do góry, co jest naprawdę bardzo fajne. I naprawdę dzisiaj byłyśmy, jak jeszcze dzisiaj troszeczkę doszlifowaliśmy tą prezentację dla was, to tak powiem, byłem zaskoczony. Nie spodziewałem się takich liczb, nie? Aż takich liczb. Na czwartym miejscu, jak sobie podliczyłem ten czas i tą pracę, którą włożyliśmy, która może pewnie być dla was interesująca, prawie 65 stron tekstu zostało wyprodukowane, jeżeli chodzi o te wszystkie elementy pisane, które stworzyliśmy w tym podcaście. Mówię tutaj o stronie internetowej, o elementach bloga i o elementach opisu po prostu odcinków. 65 stron kopiowanych do Worda. Piąte miejsce. No to ci, to jesteście wy, nasi kochani słuchacze, to są osoby, które może do nas dołączą po tym webinarze, posłuchajcie, tutaj mamy jakby przegląd naszych słuchaczy, 47% to są kobiety, 50% to są mężczyźni i jeszcze tam są niesprecyzowani, non-binary to się tak ładnie nazywa. Bardzo ładnie. Dokładnie. I grupa wiekowa, to też jest ciekawe, tam jeszcze było, czego słuchacie,
kto jest i z jakim, i w którym miejscu, w różnych miejscach nas słuchają, nawet w Nowej Zelandii ktoś nas słuchał, miło, ale myślę, że ktoś przez przypadek po prostu zobaczył kawę, dwójkę twarzy i stwierdził, o czym gadają, nacisnął, o jakiś dziwny język, wyłączam, ale zostało zliczone. Kliknięcie jest, nie? Flaga jest w statystykach, to też jest statystyka, tak? Potem sobie możemy zrobić taki kolaż i Nowa Zelandia. Tak, i nakleimy sobie, nie? Albo na koszulkę. Grupy wiekowe, posłuchajcie, 47% to jest najbardziej i najliczniejsza grupa w naszym podcaście. To jest, są osoby w wieku 18-22 lata. 28% to są osoby w wieku 23-27 lat. 15% 28-34 lata. 35-44 i posłuchajcie, są też osoby, które tam były zaznaczone w wieku 75-150, coś takiego. Było 2%. Mężczyźni tylko, tam kobiet nie było niestety, nie wiem dlaczego. Dwóch mężczyzn, wieku... to ty i ja, 31, nie? W przedziale między 75 a 150. Może tak być. Dobra, i to są jakby statystyki tego, co zrobiliśmy dotychczas. Tak naprawdę to są 2 lata pracy? 2 lata, nie? Dobrze liczę, tak, od września, no prawie 2 lata. Wrzesień zaraz minie, będą 2 lata tak naprawdę. I w trakcie pracy nad podcastem, w trakcie zastanawiania się, w jaki sposób można próbować tworzyć, zmieniały się pomysły, pojawiały się nowe pomysły i też będą nadciągały zmiany. Tak, tak bym to powiedział. Jest, ale to jest jakby kwintesencja i to jest następstwo trochę tego, że chcemy więcej. Chcemy więcej was. Tak bym to jakoś nazwał. Dlaczego podcast? Ogólnie, no. Ja mam mówić, czy ty mówisz? Nie, no możemy mówić razem. Dobra, to ty pierwszą kropkę, czy ja pierwszą? To ja pierwszą kropkę. Dobra, to dawaj. Ile można oglądać obrazki statyczne i ruchome? I co, to tylko tyle, czy rozwiniesz to? Nie, to ogólnie tylko tyle. Nie, oczywiście, że chodzi tylko i wyłącznie o to. Uważamy, że istnieje coś takiego jak przesyt treści. Dobro zrobiłeś kawę. Wideo, tak? Tak, nie, zdecydowanie. Nie chcemy oglądać tak bardzo YouTube'a, nie tylko YouTube'a właściwie, tylko że po prostu konkurencja w segmencie obrazków ruchomych jest bardzo wysoka i przebić się w tym momencie na start jest dosyć ciężko. Wiecie co, jakby jedna kwestia też jest taka, że dlaczego podcast właśnie w tej pierwszej kropce, którą zapisaliśmy, którą Ludwik zapisał, tak naprawdę dotyczy tego, mamy też swoje lata, nie ukrywajmy tego, Ludwik jest też po 30, ja też jestem po 30, bliżej nam tego. Profilaktycznie nacieramy się ziemią już. Dokładnie. Tak, już kostuchę czuję na tym. Kostuchę czuję na karku. Już masz wypastowane te ostatnie buty. Tak zrobiłeś? A, okej. Okay. Jezus, zawsze Maria, gotowy. Słuchaj, no to jest webinar, proszę cię. I posłuchajcie, tak naprawdę zaczynasz się zastanawiać, znaczy to nie jest tak, że nie wiesz, czy nie ma złego momentu, żeby z czymś spróbować. Okay? Nie, oczywiście. Jakby nie ma złego momentu, żeby z czymś spróbować, ale zaczynasz się zastanawiać, na ile jesteś w stanie wskoczyć jakby w konkretny format, który chcesz przedstawić. Nie? I jakby też pierwszy element, czy ktoś w ogóle będzie chciał tego słuchać. Nie? To jest w ogóle podstawowe pytanie. Czy ktoś będzie chciał tego słuchać, co mam do powiedzenia? W ogóle, czy mam cokolwiek ciekawego do powiedzenia? I podcast został wybrany tak naprawdę dlatego, bo próg wejścia, o którym będziemy też mówili, jest naprawdę bardzo niski. Próg wejścia do tego, aby tworzyć, próbować być twórcą, bo tak naprawdę wiele dokumentacji, jakichś, wiele maili, które do nas przychodzą, to tak naprawdę jesteś creatorem i tak dalej, future of podcasts i tak dalej, ale właśnie ten próg wejścia jest bardzo niski. Więc jeżeli po webinarze stwierdzicie, że chcemy też to robić, to tak naprawdę możecie wziąć mikrofon i zacząć nagrywać podcast. No tak, bo my właściwie powinniśmy o tym powiedzieć na wstępie, właściwie nam na tym najbardziej zależy, nie? No tak, żebyście coraz więcej osób po prostu robiło dokładnie to samo. Dokładnie tak. Bo wiemy doskonale, że macie wszyscy kolektywnie bardzo wiele do powiedzenia, natomiast chcemy wam pokazać, że to jest taka idealna przestrzeń na to, żeby sobie na spokojnie poopowiadać o co ciekawszych tematach dla siebie i nie tylko. Dokładnie tak. I też jakby druga kwestia, jeżeli jesteśmy trochę leniwi, a każdy z natury jest leniwy, albo ma już pewne obowiązki i ma dużo do roboty, to przy tym podcaście jednak jest troszeczkę mniej pracy niż przy wideo, ale wciąż jest strasznie dużo. No tak, odpada na pewno ta kwestia obróbki wideo i wybierania ujęć, tak? Relatywnie tak, albo jeżeli chcemy wypełnić jakoś ten kontakt ze słuchaczem, to tak naprawdę próbujesz to urozmaicić, zamiast statycznych obrazków próbujesz zrobić też coś dynamicznego, co się będzie bardziej sprzedawać, nie? No tak, stała pogoń za tym, co nowe. Nie? No tak naprawdę tak. Słuchajcie, drugim elementem jest to, że to jest radio z domu. Bez koncesji, bez papierów, bez żadnych pytań. Nie potrzebujemy do tego pozwolenia, nie potrzebujemy do tego, jest coś takiego jak karta radiowca, nie? Jest, podobno. No. Jest, nie potrzebujemy. My mamy to, czy nie? Ja ci mogę wystawić, chcesz? No, tak poproszę. To ci zaraz wystawię. Znaczy poprosimy SKB, to on nam wystawi wtedy kartę radiowca.
Kartę biznesmena. Niech to będzie. SKW. Ja mam paszport Polsatu. Nie wątpię. A znasz Piaska? To nie jest temat na teraz. Dobra, okej, okay, to potem. Chciałem powiedzieć właśnie, że jeżeli ktokolwiek z was marzył o tym, żeby stworzyć swoją własną piracką stację radiową, no to podcast jest do tego najlepszy. To znaczy, no oczywiście, no mamy te ograniczenia niestety związane z tym, że nie możemy sobie robić swoich własnych playlist i puszczać tego w eter, tak? No bo tam ZX-y, spawy i inne Tak, zgrzewy. Znaczy jakby też nie do końca to, co Ludwik mówi, bo to, że opieramy się... Zaraz też powiem o hostingu, bo trochę skaczymy po temacie, tak? Ale dojdziemy do hostingu. My opieramy się na Spotify'u i Spotify też ma taką możliwość, że można audycje, no audycje, tak to można nazwać, audycje podcastowe przerywać muzyką wybraną z katalogu Spotify'a. To niestety nie jest dostępne w Polsce, ale właśnie to, co Ludwik trochę powiedział, nie jest dostępne dlatego, bo prawa autorskie spafy, ZX-y i permanentny i tak dalej, z tym Coco Jumbo. Więc nie musimy się martwić o podpisanie żadnych dokumentów, nie musimy się martwić o odprowadzanie żadnych tantiemów, nie wiem, podatków, innych rzeczy. Nie musimy wpisywać, kto skomponował dany utwór na przykład. No dokładnie. Kto go wykonał. No nie, u nas Oscar, tak, robił podkład muzyczny. No ale jest wypełniony elegancko, jeszcze z faktury nie wystawił, więc jest wszystko okej. Okay, no. Czyli przede wszystkim to, że to jest radio z domu, w którym no nie musimy mieć studia, nie musimy nigdzie jeździć. Jeżeli jesteśmy typem domownika, to po prostu siedzimy w domu. W ogóle na obecne czasy to jest idealne rozwiązanie. Dokładnie. Chcemy się uzewnętrznić i po prostu powiedzieć coś więcej, innym przekazać. Nie? Niech żyje wolność albo dowolność treści, która się pojawia, oczywiście w granicach rozsądku. Tak, można mówić o wszystkim, to my mamy tak w swoim opisie zapisane, że... Mówimy o wszystkim, dosłownie o wszystkim. Tak. I rzeczywiście tak jest, że macie pełną swobodę jakby poruszania tematów. Oczywiście, że trzeba liczyć się z tym, że są tematy bardziej lub mniej kontrowersyjne i to wszystko zależy od tego, jaką taktykę chcielibyście wyobrać. No dlatego, że wiadomo, im bardziej kontrowersyjne tematy, które są bardziej klikalne i szybko sobie można zbudować jakąś bazę, powiedzmy, wyświetleń, natomiast wiemy doskonale, że to perspektywicznie nie jest specjalnie atrakcyjne. Dokładnie tak. Więc dowolność jest o tyle fajna. Mówię, jakby w całości podcastów rozchodzi się, to jest dokładnie to samo, jak ja zaczynałem z Michałem ten nasz podcast, tak? Luźno przy kawie. LPK Podcast. To po prostu macie pomysł, usiądźcie i nie szukajcie, nie zastanawiajcie się, Jezus Maria, nie wiem, nie mam komputera takiego, a nie mam takiego sprzętu, a nie mam mikrofonu, a nie mam, nie wiem, pomysłu. Pomysł zawsze się znajdzie, nie? Ja wam powiem jedną rzecz, to Ludwik o tym nie wie, o tym wie Michał i ja. My pierwszy odcinek nagrywaliśmy 4 razy. Bo chcieliście, żeby możliwie jak najładniej wyszło, tak? Tak, dokładnie. 4 razy nagrywaliśmy pierwszy odcinek i doszliśmy do momentu, w którym my siadamy z Ludwikiem i siadaliśmy z Michałem, naciskaliśmy rekord, nagrywaliśmy i włączyliśmy rekord. Postprodukcja polegała na dodaniu rozdziałów, normalizacji dźwięku i uploadzie tego w hosting, tak? Który to potem dystrybuował na wasze urządzenia. Ładnie? Bardzo ładnie. Jakieś tak jak kaloryfer albo... grzejnik albo stół bez nóg. Ale słusznie właśnie zauważyłeś, w sensie fajnie, że powiedziałeś o tej produkcji, bo my to podkreślamy też na każdym możliwym kroku, że właśnie rozpoczynamy nagrywanie, gadamy i kończymy nagrywać bez montażu jakiegoś specjalnego. Oczywiście, że to jest jedna z taktyk. Jeżeli ktoś się nie czuje na tyle swobodnie albo obawia się, że mógłby na przykład powiedzieć o 2 słowa za dużo, no to oczywiście, że lepiej jest to nagrać i potem sobie to w odpowiedni sposób dociąć, pociąć, tylko że to wymaga po pierwsze umiejętności, po drugie czasu. No ja też tego nie potrafiłem. Znaczy, wiesz, no, jeżeli już coś tniesz, no to musi to rzeczywiście wyglądać... I musisz to odsłuchiwać, tak? Musisz poświęcić temu chwilę. Znaczy, żeby też nie było, nie? No początek też wyglądał tak, że po prostu do MacBooka podłączaliśmy 2 mikrofony, włączaliśmy GarageBanda, zresztą o tym elemencie sprzętowym też będziemy zaraz mówić. Naciskaliśmy tam record, w sensie no, czerwony przycisk i czas, który jest i 2 ścieżki się pojawiały, żeśmy po prostu gadali. I tak naprawdę jak potrzebowaliśmy się zatrzymać, to na chwilę robiliśmy spację albo zaznaczaliśmy miejsce, w którym coś było nie tak i tam się to po prostu przycinało, nie? I ten dźwięk się podgłośniało, ściszało i tak dalej. Od lipca zeszłego roku jesteśmy posiadaczami jakby trochę bardziej profesjonalnego sprzętu, tak bym powiedział, który robi dużo rzeczy za nas, czyli naciskamy przycisk record i się nagrywa. No tak, ale to jest w kategoriach wygody i owszem rozwoju technologicznego, ale niczego niezbędnego. Nie, na pewno jest masa osób, która jest w stanie to zrobić niemalże na dyktafon i zrobić
to w sposób na przykład ciekawszy momentami. Zdecydowanie tak. Ja tylko mówię po prostu, że jakby tutaj ten element dochodzi, ale to też nie jest coś, co potrzebujemy must have, tak? Mhm. I to można naprawdę zrobić i ten dźwięk w każdym elemencie będzie dokładnie taki sam. Niski próg wyjścia. Wyjście też jest niskie. Wyjście jest bardzo niskie. Bardzo niskie. Możemy zaraz spróbować. Nie będziemy. Niski próg wejścia, posłuchajcie, jest taki, że potrzebujemy przede wszystkim, uwaga, numer jeden, chęci. Dobrego humoru. I zaparcia. Tak. No i tak naprawdę to jest wszystko, co potrzebujemy. I odpowiednie narzędzie, w którym będziemy chcieli dystrybuować ten nasz podcast. Ale w większości narzędzia są bezpłatne. Wszystkie narzędzia są praktycznie bezpłatne, które ja mam dla was wypisane i których będziecie mogli ewentualnie skorzystać. Też ta prezentacja, jeżeli pojawia się link, to ona jest klikalna, więc będziecie mogli sobie kliknąć w link i będziecie mogli otworzyć sobie na stronie internetowej tam, gdzie są jakieś tam względne podpowiedzi. Tak? Niski próg wejścia wynika po prostu z tego, że jeżeli po prostu chcemy nagrać i to wrzucić, to wystarczy mieć mikrofon, otworzyć program. Zaraz powiem, też pokażę, bo dojdziemy do tego elementu, jaki jest na Windowsie, jaki jest na MacBooku. Nagrywamy, zapisujemy to w formacie MP3 i wchodzimy na stronę internetową, która za darmo, całkowicie za darmo udostępnia nasz podcast, co jest też bardzo ważne, chroni naszą prywatność i to, co tam wrzucamy, nie należy do koncernu, tylko należy do nas. Bo to też jest dosyć istotne, co było dosyć dużym zdziwieniem dla mnie, jak zakładałem tam konto i szukałem najpierw miejsca, gdzie można byłoby to udostępnić, nie? Żeby można było to zrobić. Bo na początku był Zencaster, jeżeli ktoś w ogóle też nie ma sprzętu albo ma zwykły mikrofon i nie ma w ogóle, załóżmy, sprzętu, którym chciałby to nagrywać, może wejść na taką stronę, która się nazywa Zencaster, tak? Zencaster, Casytr. Zencestr, jakoś tak, .com i tam zakładamy konto darmowe. Możemy podłączyć sobie podłączyć się z kimś spoza w ogóle naszego miejsca zamieszkania, tak, nie wiem, z drugiego końca świata. Widzimy się w formie wideo, ale nasze audio się po prostu nagrywa, tak. Tam też jest możliwość dołączenia dżingli, zrobienia sobie jakiegoś intro i możemy to wszystko nagrać. Wszystko z poziomu przeglądarki? Wszystko z poziomu przeglądarki, do tego jest potrzebny Chrome albo Firefox, tak? Przeglądarka Safari nie będzie tutaj działała i chyba Edge jeszcze działa, tak? Ale Safari to makowskie niestety nie działa. I tak naprawdę kończymy nagrywać, możemy nagrać chyba do godziny maksymalnie bezpłatnego materiału, ściągamy to w MP3 i wrzucamy po prostu do Anchora, w którym robimy distribute i nasz podcast pojawia się najszybciej wtedy na Spotify'u. Zaraz powiem, gdzie dalej i jak zrobić to, aby on się pojawił jakby w innych miejscach, ale na sam początek 40 minut, potem ściągnięcie tego to są, nie wiem, to jest 5 minut, założenie konta załóżmy 15 minut, więc maksymalnie w 2,5 godziny zmieścimy się do tego, aby jak najszybciej się da po prostu wrzucić podcast do odsłuchania. Czyli od momentu rozpoczęcia nagrania po wrzucenie w neta. Dokładnie tak. I my mówimy o tym elemencie, w którym my możemy odsłuchać tego w aplikacji do słuchania muzyki, czy w aplikacji do słuchania podcastów, bo najprostszym w ogóle sposobem jest nagranie audio i wrzucenia tego na YouTube'a na przykład. Tak. I wtedy dokładnie dostajemy ten sam efekt, który my robimy teraz, wrzucając to w zupełnie inne miejsca. Umiarkowanie, wymagania techniczne to zostało poruszone. I teraz pytanie trochę do was, trochę do nas, albo do ciebie, Ludwik, i do mnie, czy to jest prosta rzecz? To zależy. Ludwik jest nietechnologiczny, jak wiecie. I pytam się ciebie, czy to jest proste. To znaczy ja... Jak ty widzisz, jak ja to robię, albo jak to robimy wspólnie. Jakbym pierwszy raz słyszał teraz tego, o czym mówisz, to bym nie był w nastroju pozytywnym. Okay. Natomiast w sensie pozytywnym, no takim nie skumałbym na samym początku, ale to w praktyce wygląda tak, że podejrzewam, że tych tutoriali do tego jest masa i że to, no jeżeli Adam mówi, że coś jest proste, no to znaczy, że najprawdopodobniej jest. Jest proste. Dobra, jest to prosta rzecz, nie wiem, jak wy uważacie, pewnie jakieś pytania się pojawią, więc jeżeli się pojawią, to przejdziemy do nich. Tak, w ogóle w trakcie jakby coś było, to... Jak chcecie, to od razu dawajcie, no. Nie? Z przyjemnością, zawsze sobie gadamy i nigdy nikogo nie słyszymy. Nie? Dokładnie. Istota różnych poglądów, czyli tak zwane duo. To my w pewnym sensie. To my w pewnym sensie i dlatego jesteśmy obróceni trochę w prawą stronę. W sensie taki dziwnie. Tam mamy, tu jest ilustracja po prawej stronie, to są różne poglądy właśnie. Tak, zdecydowanie, nie? Ludwik wiecznie taki niezadowolony jest, jak nagrywamy, wiecznie. Słuchaj, no. No żartuję, dobra. Nie moja wina. Plus i minus, to jedyne co słyszę. To są dwa elementy, ta pierwsza kropka i druga to jest tak zwana istota chemii. Jeżeli robimy to sami, no to musimy wyjść z jakimś chwytliwym pomysłem krótkiego, załóżmy, podcastu.
15-10-minutowego, w którym przedstawiamy jakiś pomysł, przedstawiamy jakieś zdanie na jakiś tam konkretny temat. No tak, jednoosobowe podcasty najczęściej powinny są podcastami tematycznymi. Powinny być naprawdę dość krótkie, nie? Znaczy nie mówię na przykład o Zenie Jaskiniowca, nie? Który jakby cytuje psychologiczne różne elementy i tak dalej, nie? Ale mówię o jakimś na przykład, jest coś takiego, chyba Sprawny Marketing albo Marketing Efektywny, jest taki podcast i tam jeden z podcasterów nagrywa po prostu takie 8, 10 czy 15-minutowe odcinki, nie? Nie dłużej, bo tak naprawdę po prostu mówi w formie bezpośredniej, tak do słuchacza bezpośrednio. Ja nie potrafiłbym nagrać podcastu sam, ze sobą, bo byłoby mi ciężko. Ja wolę jednak porozmawiać i wymienić pewne poglądy, które ale się ale to byś nie nagrałbyś LPK sam, dlatego że jeżeli robisz podcast, który opiera się na wymianie opinii, na jakby prezentacji jakichś tam określonych rzeczy, no to tego sam nie jesteś w stanie nagrać. Natomiast jak na pewno wśród was jest wiele osób, które słucha podcastów chociażby z gatunku True Crime, i tam to są jednoosobowe właściwie podcasty, które opowiadają świetne historie. No, tak. Zawsze, za każdym razem, jak jest prezentacja o podcastach, to musi być kryminatorium Marcin Myszka. No Marcin Myszka, bo to jest jakby top topów, jeżeli chodzi o dystrybucję jednoosobową. Dokładnie. I rzeczywiście też to robi dobrze. On jest też przykładem na to, że komercjalizacja podcastów jest całkiem możliwa do zrobienia i to w całkiem przyjemny sposób. Ale nie tylko jest, on. Oczywiście, ale to już jest zupełnie drugorzędna Posłuchajcie, rzecz. Dlaczego mówimy tutaj istota różnych poglądów i istota chemii w dyskusji, czy plus i minus tego, co słyszę? To jest jakby taki element, w którym mi się bardzo dobrze rozmawia z Ludwikiem. Bardzo dobrze mi się rozmawiało z Michałem. Potem w trójkę nam się bardzo dobrze rozmawiało, ale dochodzimy po prostu do pewnych jakby momentów, w których jakby chemia nie istnieje, nie? Albo niestety nie pojawia się tak, jak się pojawiała z różnych względów, nie? I jakby istota chemii tak naprawdę przy prowadzących podcast, w którym budujemy brand, nie? Wiążemy słuchaczy i tak naprawdę musimy dostarczyć taką wartość, która no, będzie przez was doceniana albo będzie dla was dobrze słuchana z tego względu, że poświęcacie, kurde, w ciągu tygodnia, nie wiem, czy w podziale, czy jednorazowo, godzinę czasu na nasze pieprzenie. Tak, na słuchanie dwójki ludzi, to prawda. Więc jakby to jest dosyć istotne. Subiektywizm. Najfajniejsze jest to, kiedy się nie zgadzamy po prostu, tak? Czyli w jakiś tam sposób mamy odrębne zdanie na tematy, zresztą w jutrzejszym odcinku usłyszycie. Tak, to prawda. No tam dość było na noże poszło, nie? Prawie, że... Nie poszło na noże, ale wiadomo, chodzi o to po prostu, że jakby fajnie jest mówić o wspólnie interesujących tematach, natomiast to są zazwyczaj dyskusje, które nie są specjalnie atrakcyjne dla osób z zewnątrz. Dokładnie. Dlatego, że no, wiesz co z tego, że ja powiem, że coś jest fajne, no rzeczywiście, no jest to fajne, okej, dobra, to następne. Tak. To też fajne, okej, no to fajne. No nie, dokładnie tak, więc... Jaki jest sens? Dokładnie tak, tutaj chodzi jakby o uzupełnienie się w pewnych elementach, ja uzupełniam, nie wiem, w tych e-commerce-technologicznych, tak, Ludwik. Zdecydowanie. Ludwik w książkach, no, ja nie umiem czytać, nie Czy inne książki czytam, ale to też właśnie o to chodzi, że ile można gadać o tym, co jest napędzane prądem. No? Tak, ale dlatego jeżeli jakby planujecie założyć z kimś podcast, albo zachęcamy was gorąco, tak? Liczymy na będziemy to podkreślać po każdym slajdzie. Róbcie swoje, rób swój podcast. Jeżeli chcecie, to zapraszamy raz w tygodniu do naszego podcastu, no żebyśmy mogli też sobie z Ludwikiem pogadać. Możecie wejść jako trzeci prowadzący raz w miesiącu, nie? Jakby ktoś chciał się spróbować, jasne. To zapraszamy, przestrzeń mamy jest dla was. Mamy głośniki. Możemy wam jeszcze zrobić przeszkolenie. Wszystko, no słuchawki, głośniki i mikrofony. No, bo tylko tyle potrzeba. Ale ja jestem przy storamie, muszę być taki zgięty, to się możesz rozwalić. No, ale chciałeś takie ładne, to masz, no i teraz cierp. O Jezus Maria, dobra, to sobie tak siądę. Będę wyglądał trochę. Ile można być wyprostowany. Dokładnie tak. No. To jest jakby ten element subiektywizmu i tych dwóch podejść, nie? Do konkretnego tematu i o tym pamiętajcie, bo to jest jakby dość istotne, więc jeżeli będziecie chcieli nagrywać, liczymy na to, że będziecie to robić, to nie mówię, że szukajcie kogoś, kto mówi zupełnie cokolwiek innego. Nie, to nie chodzi o to, tak? Ale poszukajmy kogoś, z kim mamy dobrą chemię, ale też nie zawsze się zgadzamy, ale tą dyskusję lubimy poprowadzić. To jest całkiem fajne. Zresztą Ludwika poznałem dzięki Michałowi. Ja się z Ludwikiem nie znałem wcześniej. Tutaj poznałem się z Ludwikiem. Ludwik kilka razy uczestniczył właśnie w nagraniach. No i potem stwierdziliśmy z Michałem, fajnie by było, może dołączmy jeszcze trzeciego, nie? Tak, i tak się Michał z Ludwikiem wymienili. Subtelne ścieranie się. To jest dość ważne. Tak, to się zgadza. Że nie, to nie chodzi o to, żeby sobie kręcić awantury na... Czyli ścieramy się. Na przykład. Na przykład w ten sposób, nie? To jest jeden ze sposobów ścierania się. Natomiast chodzi głównie o to, że, żeby wspólnie szlifować jakiś dany temat. I to jakby te dwa podejścia są fundamentalne do tego, żeby pewne rzeczy przedstawić. Oczywiście, że
My mamy bardzo często takie tematy, które, no, w których nie ma przestrzeni na to, żeby się zetrzeć w odpowiedni sposób, no bo jeżeli konkretna firma wypuszcza jakiś konkretny nowy produkt, który Adam już dawno temu zamówił, no to ciężko jest jakby ścierać się, no bo zamówił fajnie, okej, no i dobrze, tak? No bo co więcej można o tym powiedzieć. Natomiast są takie tematy obyczajowe, które w ogóle, nie mówię tutaj, podkreślam, nie mówię o tematach wybitnie kontrowersyjnych. Mhm. Chociaż w jutrzejszym odcinku troszeczkę takich tematów kontrowersyjnych jest. My jakby troszeczkę od tego odbijamy, bo... Znaczy, to nie jest, żeby nie było, że tam jest tragicznie. Po prostu wjechaliśmy w pewnym momencie, trochę żeśmy jakby dość porozmawiali przed odcinkiem, bo jakby też element taki, jeżeli byście mieli cokolwiek nagrywać, to trzeba się trochę rozkręcić przed i zacząć rozmawiać, jakby wejść w ten temat, który się pojawia. I zaraz powiemy o... Ty dobrze o tym powiedziałeś, bo jak mówiłeś o tym, że dobrze jest, jeżeli się chce nagrywać we dwójkę, to żeby znaleźć sobie kogoś, z kim się dobrze gada. To jest recepta na to, że jeżeli zastanawiacie się, z kim fajnie by wam było stworzyć coś, to jak jesteście na jakiejś domówce albo, nie wiem, gdzie się teraz chodzi w związku z pandemią, no ale powiedzmy, że na tej domówce w limicie tam 7, 8 czy 15 osób, nie wiem, jakie są teraz sugestie aktualne, to jak macie taki moment wieczora, że siedzicie na przykład w kuchni w towarzystwie różnych rzeczy, i wam się tak super gada, i sobie myślicie, kurna, nigdy tak mi się dobrze z kimś nie gadało, to jest ten moment, w którym się zaczyna nagrywać podcast. Posłuchaj, to chodź, nagramy podcast. Wyciągacie telefon, otwieracie dyktafon i tak naprawdę z dyktafonu nagrywacie podcast. Jest proste? Jest. Da się to zrobić. Wiadomo, że jakby na każdej imprezie zawsze jest ktoś z dyktafonem na przykład. Albo jeżeli w ogóle chcielibyście nagrać... To jest wyznacznik dobrej imprezy. Znaczy, jeżeli chcielibyście nagrać podcast... No dokładnie, tak. To jest YouTube, to jest patostream. Twój rodzaj imprezy. To jest patostream. Mój? No. Ale w sensie mój? No bo ty nie masz nic przeciwko, nie? Jeżeli chodzi o kamery i rejestratory. Nie, to widać ostatnio na Instagramie. Facet ma 35 lat, jest nauczycielem akademickim. Nie, w złą stronę poszliśmy. Dobra. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli dobrze wam się rozmawia w kuchni, no to usiądźcie z komputerem i z mikrofonami w kuchni. Bez kitu, to jest dobra rada. Wszędzie, gdzie się da. My, że tak powiem, planujemy kilka odcinków niedługo nagrać w parku, ale do tego dojdziemy. Szukamy parku aktualnie. Z podłączeniem do prądu. Nie, sorry, na powerbanku to zrobimy. Wszystko jest już, ja już wszystko ogarnąłem, Ludwiczku. Z naszym partnerem technologicznym, firmą Greensell. Wyszła reklama. Shameless plug. Prawie, że. Słuchajcie, co jest najważniejsze? Zaczynaj. No najważniejsze, najważniejszy jest słuchacz. Wy jesteście najważniejsi, dlatego że wiadomo, nie robi się tego po to, jakby nikt tego nie robi dla liczb, w sensie my tego nie robimy dla liczb. Znaczy nigdy nie robiliśmy tego na liczb, ja nawet nie myślałem o liczbach na samym początku, tak, robiąc ten podcast. Fajnie jest zobaczyć duże liczby, zresztą w każdym no chyba... zobaczyliśmy, nie? No właśnie, w każdym etapie życia, natomiast nie można wychodzić z takiego założenia, że się to robi dla liczb, zarówno jeżeli chodzi o liczbę słuchaczy całościowo, czy nie wiem, pieniądze, jak zwał, tak zwał, też niektórym ewidentnie o to chodzi, tylko po prostu... My sobie zawsze wyobrażamy, że ktoś jakby siedzi, tak jak w tej imprezowej kuchni, nie? Że ktoś może tam siedzi i tego słucha i że fajnie by było prowadzić tą rozmowę w taki sposób, żeby ktoś nie wstał i sobie nie poszedł do pokoju obok, bo to może być ciekawiej. To jest taki fundament, wydaje mi się. Dosłownie. Drugi element, który jest dość istotny, to podcast. Bo może część osób, też najważniejszym jest to, żebyście nie traktowali podcastów w gestii tego, że możemy zacząć na tym jakiekolwiek pieniądze zarabiać. Pewnie będziemy w przyszłości różnie, prowadząc różne rzeczy, ale żebyście jakby zrozumieli, że podcast w Polsce, bo nie mówimy za granicą, czy gdzieś tam za oceanem Stanów Zjednoczonych, tak, gdzie ten podcast jest popularny, w Polsce to się przez pandemię zrobiło bardzo popularne, to tak naprawdę jest miejsce, nie wiem, robienia hobby, tak? No tak, ekspresji prywatnych opinii, powiedzmy. Tak naprawdę tak, w której nie ma żadnej monetyzacji. Tak, czyli żebyście jakby mieli pewną jasność na podcaście w tej chwili, znaczy w naszym formacie, tak, bo jakby to jest ten element, oprócz fajnej współpracy z niektórymi firmami, które coś nam wyślą czasem, poprosimy o coś, coś dostaniemy, to jest całkiem fajne, coś, co możemy też dać słuchaczom, to tak naprawdę nie ma elementu monetyzacji. Uwaga, byłby element monetyzacji, w której na przykład, jeżeli chcielibyśmy
dodatkowo zostać wsparci, to moglibyśmy stworzyć odcinki półgodzinne, które byłyby tym elementem na spinie na herbacie, na przykład na Patreonie, że każdy zarejestrowany wpłaca na przykład $2 miesięcznie, bo tam jest tylko w dolarach i tak naprawdę tylko te osoby, które będą tam płaciły te $2, będą ekstra poza regularnym odcinkiem dostawały jeszcze na przykład ekstra odcinek półgodzinny czy 45-minutowy z naszym gadaniem. I to jest tak naprawdę znowu element, o którym mówimy o słuchaczu, czyli wtedy słuchacz tak naprawdę wspiera swojego podcastera. Tak, ktoś decyduje się na to, żeby go przeznaczyć część pieniędzy. Tak, dokładnie swoich. Tak. Swoich pieniędzy wesprzeć na zasadzie postawienia wirtualnej kawy, tak? Ale płacisz i tak za to raz w miesiącu na przykład. Nie? Myśmy robili kilka razy podejście. Ja kilka razy o tym myślałem. No i to właśnie jest element ścierania się pewnych poglądów i chęci do działania. Okej? Okay? Ja wiele razy chciałem to spróbować, miałem już plan rozpisany, jak będziemy to robili, żeby dać ekstra wartość jeszcze słuchaczom. A nie zostało to zrobione, otwierają się drogi teraz przed Spotify'em i przed Apple Podcast, żeby jakby był taki element subskrypcyjny, w którym dostajecie ekstra odcinki. Ale to jest jakby ten element. Najważniejszy bez dwóch zdań w podcastach jest słuchacz, niekoniecznie może sama jakość. Oczywiście ta jakość na dłuższym elemencie też jest istotna, no bo... Znaczy idzie to ze sobą w parze, tak? No bo jeżeli myślisz ciągle o tym, że mówisz rzeczywiście do kogoś, no to siłą rzeczy nie chcesz jakby czyichś uszu... Zgadza się. Nadwyrężać, tak, no. Tak. Bo był taki element, chyba pamiętam, Natalia pisała i Oliwka też pisała i chyba Kinga też do nas pisała. I pisałyście nawet w trójkę, że jak zmieniliśmy sprzęt, czy trochę nam się udało inaczej nagrać, to nagle wow, zdecydowanie inaczej was słychać, nie? To było fajne, za to dziękujemy, bo w ogóle feedback też jest istotny, zaraz do tego tak. Też dojdziemy, co jest też bardzo istotne, ale dostajesz taki feedback i wiesz, no robisz te rzeczy, żeby właśnie jakby było trochę lepiej. I ogólnie, zobaczcie, słuchacz jest ważny, próbujesz zrobić to dla słuchacza i w ogóle też my dziękujemy za to, że słuchaliście wtedy, jak nie było tak dobrze, nie? Dokładnie, ale to tak. Też wynika, zaraz dojdziemy do tego technikaliowego? Technikalia, tak. Bardzo ładnie. Ładnie powiedziałem, nie? Takie słowo, muszę ci powiedzieć, z pogranicza poezji. Dziękuję, redaktorze Ludwiku. Format. Format, tak. To jest cytat w ogóle, którego nie podpisałem. To bardzo dobrze świadczy o moim profesjonalizmie. To powiedział Karol Stryja o Joannie Okuniewskiej, która prowadzi taki podcast, który się nazywa Tu Okuniewska, tak? I jakiś jeszcze nawet. Tak, ale przeczytasz go, czy to? A czy wszyscy już przeczytali? Ja byłem na studiach i wiem, że takim słynnym zwyczajem jest czytanie prezentacji ze slajdów, dokładnie jeden w jeden to, co było napisane, więc czemu nie? Przemyślany, autentyczny, spójny i konsekwentnie rozwijany, również dzięki udziałowi słuchaczy i słuchaczek. Format podcastu. Ale żeś to zrobił. Prawda? Pełen profesjonalny. Tak, to jest bardzo istotne, żeby sobie jednak... założyć, że robimy to w takiej, a nie innej formie. W sensie wiadomo, nie od samego początku, no bo na początku to jest zawsze takie właśnie ścieranie się, sprawdzanie, a czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, a czy ja w ogóle to lubię, a czy mi się chce poświęcać tyle czasu, a może po nocy już w ogóle nie chcę siedzieć i tego tam nie klikać, bo ile można. Tak? Dokładnie. Natomiast jest to bardzo, bardzo istotne o tyle, że tylko, że to oczywiście też się wykształca na podstawie feedbacku. Druga kwestia jest też taka, że musicie traktować podcast w elemencie najważniejszym, słuchać format, ale musicie to potraktować również jako biznes. Ale nie biznes, na którym zarabiacie srogie pieniądze, tylko to biznes, w którym budujecie markę. Budujecie... Zarządzanie po prostu zasobami, które się wytwarza. Zgadza się, nie? Ale budujecie markę osobistą i budujecie markę no, przedsiębiorstwa, tak, które niekoniecznie może mieć osobowość prawną, ale znowu wchodzą w tutaj etapy, w której budujecie zasięg, macie swoich słuchaczy, czyli odbiorców waszego produktu, a tym produktem będzie usługa podcastowa, są klienci, w tym wypadku już konsumenci i tych konsumentów trzeba dbać. Tak? I musimy robić w taki sposób, żeby słuchać, odpowiadać i dość szybko reagować na zmiany, które się pojawiają. Wiadomo, że nie wszystkim, żebyście mieli, najważniejsze też jest to, wiadomo, że nie wszystkim, nie wszystkich zadowolicie. A to będzie na następnym slajdzie, wiem, bo go robiłem. Ładnie, nie? No, dobra. To, a powiesz o konsekwencji regularności, to bo to jest mega ważne. I to też jest jakby w tym naszym podcaście. Nie rozumiem. Dobra, nieważne. Poczekaj. Co w tym naszym Dobra, jesteśmy. Przepraszamy was najmocniej. Konsekwencja i regularność. Przepraszam, bo on to pisał, ja nie wiem o co chodzi. Oczywiście żartujemy. Jak się powiedziało A, trzeba robić B, tak? To, co by nas zabiło jako podcasterów, którzy tworzą coś hobbystycznie, z całą determinacją i przekonaniem tego, że bardzo to lubimy robić i robimy to dla was, jest to, kiedy
tworzymy odcinki i nagle twierdzimy, robimy se 2-tygodniowe. To jest moment... będzie pił do tego, dlatego że jakiś powiedziałem, jak było dużo do roboty, że... Nie będę pił do tego, Ludwik. Żeby nie robić, żeby dać sobie na wstrzymanie, bo... Nie będę, ale... To jest po raz wtóry to ścieranie, tak? No bo on jest tym typem, który po prostu będzie cisnął, żeby nie było. Ja napisałem to, chociaż wcale nie reprezentuję zawsze takiego podejścia w życiu. Natomiast jest to mega istotne, żeby rzeczywiście, i tu przyznajecie rację już oficjalnie i w ogóle... Dziękuję. I na nagraniu, i na wideo, i jeszcze w Studenckim Klubie Biznesu, w ogóle kosmos. Okay. I masz rzeczywiście 100% prawdy, że nie można sobie robić za dużo przerw, a to też w ogóle w biznesie działa, nie? Odpowiednio, bo znamy przykład swoją drogą też kawiarni, które bardzo fajnie prosperowały od poniedziałku do piątku, ale później się zaczęło tak, a dobra, to w niedzielę to tam, to już nie chce mi się. W końcu ma prawo mi się nie chcieć? Mhm. No to dobra, to sobie tam niedzielę odpuszczę, a potem zrobimy sobie poniedziałki wolne, jak każde muzeum, nie? Mhm. Albo coś tam jeszcze innego, albo coś tam, nie, to w ogóle... Znaczy to jest konsekwencja, posłuchajcie, to jest taka konsekwencja jak z biznesem, to jest konsekwencja jak, daję przykład wasz studencki, chociażby pisania pracy. Jeżeli będziemy konsekwencje siedzieli i pisali pracę, to się wszystkich tyczy. Wszystkich. Jak będziemy systematyczna nauka. Systematyczna nauka, ale nie. Jeżeli będziemy konsekwentnie, że tak powiem, realizowali pewne założenia. To jest też tak, jak był taki odcinek Magia Checklisty, o której opowiadałem i mówiłem o swoich zachowaniach i o swoim trybie pracy. Musimy jakby zrobić konsekwencję, regularność. Do nas to tak wpadło, że my prawie że porozumiewamy się w tym chipie 5G, porozumiewamy się bez słów, wiedząc, że albo we wtorek, albo w środę nagrywamy o konkretnej godzinie. Tak, Ludwik wpada, siadamy i zaczynamy to robić. Ale uwaga, przed nagraniem, żeby była ta konsekwencja, regularność, kończymy nagrywać. Mamy taki program, o którym też opowiadaliśmy zresztą, nazywa się Notion. I w Notion mamy cały duży notatnik, tam jest identyfikacja wizualna zapisana. Tam są zapisane pomysły na odcinki. Też mamy duży notatnik, wydarzenie z SKB, w którym jest dużo stron zapisanego tekstu, o czym chcielibyśmy wam powiedzieć. Tak? I tam naprawdę jest wszystko. Tam są etykiety designing, tam jest etykiety in progress, potem jest done na przykład. Tak? I wchodzi następne. W momencie, kiedy kończymy nagrywać, eksportujemy odcinek, wstawiamy już nowy plik, który się nazywa odcinek 84, 5, no teraz już 85, tak? Bo 84 już jest zrobiony. I tak naprawdę zaczynamy już w tamtym miejscu wpisywać pomysły, o czym byśmy chcieli wam powiedzieć. Tak, i nawet czasami masz taką ochotę, żeby jakby ponapawać się tym, że już coś zostało zrobione, ale no nie ma na to czasu. Jest takie okienko między 7 a 10 w dokładnie, piątek. Dokładnie tak. Kiedy możesz to przesłuchać i czujesz, że jest okej, ale już zaczynasz myśleć o czymś nowym, tak, żebyście po prostu chcieli słuchać, bo autentycznie fajnym jest to, że dostajemy wiele fajnego feedbacku od różnych osób, naprawdę nie spodziewamy się z różnych stron. Naprawdę z różnych środowisk, tak, przychodzi, słuchaliśmy, naprawdę to jest niezłe. Ostatnio się okazało, że my zawodowo robimy różne rzeczy z Ludwikiem, ale też jakby zawodowo zajmuję się innymi rzeczami. Okazało się, że Ludwik rozmawiał z kolegą, który z kolei był klientem moim dawno temu. Zgadza się. I gdzieś tam słuchał też podcastu, nie? Więc jakby niesamowite jest to, gdzie to jakie coś dochodzi, nie? Więc to jest jakby ten element bycia konsekwentnym. I to, co mówię, bądźcie regularni i konsekwentni. Jeżeli założycie sobie, że odcinek wrzucacie co 2 tygodnie, to wrzucajcie go co 2 tygodnie. Potem możecie go rozszerzyć ewentualnie co tydzień, ale starajcie się, jak macie możliwość, nie przerywać. Jeżeli mielibyście pojechać na urlop 2 czy 3 tygodniowy. To nagrajcie z wyprzedzeniem. Nagrajcie z wyprzedzeniem jakiś odcinek i go po prostu opublikujcie. Ludzie będą chcieli go słuchać, bo jeżeli mamy już słuchaczy, u nas ta krzywa cały czas rośnie, nie? To jest całkiem fajne, tych followersów. Ale oni chcą i słuchają tych treści, więc jeżeli słuchają tych treści, to musimy je im dostarczać. Albo może, to nie ma problemu, był jeden taki odcinek w zeszłym roku, lipiec, sierpień, gdzie siedziałem nad wodą i nagrywałem wywiad z plaży, który puściłem w podcaście. Jeżeli macie też coś takiego, to mówię, telefon może posłużyć jako też fajne narzędzie, w którym możecie nagrać z kimś coś, jakieś przemyślenie i tak naprawdę też na komórce bezpośrednio wyedytować dany plik i go wrzucić. Zwykłym GarageBandem na przykład. Podcast z plaży to jest w ogóle, to też jest dobry pomysł. Tylko będzie za gorąco. Relacja z parawaningu na pierwszej linii frontu. No moglibyśmy, wiesz, parawaningu. A wiesz, live, wiesz. Wczoraj na Helu Gwiazdarni. Jakaś masakra. No stary, to już jest odkurzony od połowy kwietnia, wiesz. I wszyscy tam. Połowy kwietnia już czekało do boksu. Jej, słońce, ciśniemy, cholina, ciśniemy. Tak jest. Dobra, jedziemy. Co jest ważne? Robić swoje. Od początku do końca robić swoje. Nie przejmować się, że komuś się może nie podobać. Albo jest za długie. Albo za krótkie. To nie jest, jak to Ludwik ładnie mówi, to nie jest zupa pomidorowa. Żeby to wszyscy lubili. Tak. Czy rosół na przykład. Albo rosół, dokładnie. Nie, no wiadomo, no jakby siłą rzeczy będą tacy ludzie, którym nie podoba się wszystko. Niestety, no żyjemy
tam, gdzie żyjemy, tu, gdzie żyjemy i takich ludzi spotykamy na każdym kroku. I na pewno też się znajdą tacy ludzie, którzy będą mówić tak, a podcast, gadasz tam w ogóle, o co chodzi. Nie? Dokładnie tak. Albo a, ciekawe, że masz na to czas, ja to wracam z pracy i nie mam siły, nie? No wiadomo. Dokładnie. A ty, kiedy ty znajdujesz jeszcze na to czas, żeby coś takiego robić? A w ogóle u ciebie to doba chyba trwa 28 godzin. A pieniądze jakieś z tego są? No, a, to a to po co to robić? No dokładnie. Nie? Takie, wiecie. Da się na tym zarobić? No to ty mi powiedz w końcu, to się da na tym zarobić, czy się nie da na tym zarobić? A skąd ty wziąłeś na to pieniądze? Na tym, na przykład, da na tym zarobić, to po co to robić? Dokładnie tak. Więc to mniej więcej tak wygląda, więc robić swoje, nie przejmować się, nie? Że się komuś nie podoba. To jest jakby najistotniejsze, bo zwróćcie uwagę, że mówimy w języku polskim. Biegle znamy język polski. Znamy w stopniu zaawansowanym. Zaawansowanym, dokładnie. Więc znamy język w stopniu zaawansowanym. Polski więc... tam na C1, tak? C2. No na C2 polski znamy. Ja znam na C2. Mhm. No tak nie jest. Oceniasz mnie? Nie, no nigdy. Dobra. I teraz jak znamy ten język na C2, to mamy zasób, uwaga, w tej chwili, nie wiem, podłączonych do internetu, załóżmy social mediowych, bo załóżmy na social mediach mamy nasz profil, na Facebooku na przykład, to mamy 21 milionów osób. To jest przy okazji 21 milionów osób, które może nas słuchać. Z tych 21 milionów jest zawsze jakiś promil, 25, 30, może 40% osób, które zawsze będzie narzekać. Więc nie przejmować się tym. Jeżeli, znaczy musimy też spróbować się nauczyć być odpornym na jakąś tam krytykę. Nie zrażać się tym. Po prostu róbmy swoje, nie zwracajmy na to uwagi. Jeżeli cierpiecie z tego ogromną satysfakcję, jeżeli będziecie czerpali, a gwarantujemy wam, że będziecie czerpali z tego satysfakcję, bo my to naprawdę lubimy robić. Zdecydowanie. Jeżeli tak. będziecie czerpali z tego satysfakcję, a na bank będziecie to robić, to po prostu to róbcie. Nie zwracajcie uwagi na to, co mówi druga osoba. Oczywistym jest feedback. Fajnie dostawać feedback. My naprawdę lubimy, znaczy, żeby to nie zabrzmiało tak prześmiewczo trochę, ale lubimy dostawać feedback. No tak, nie, no każdy, każdy lubi, tylko że to mamy właśnie w tym trzecim punkcie będziemy o tym mówić, nie, że ten punkt krytyczny i odróżnienie od krytykanstwa. Aha, to i teraz jeszcze jedna ważna rzecz, słuchać siebie. Nie tylko wewnętrznie, czyli swojej intuicji. Róbcie tak, jak wam podpowiada intuicja, a nie na zasadzie nie rób tego. I ty nie wiesz, co masz zrobić, nie? Masz to robić po prostu, ale słuchajcie tej swojej intuicji i swoich nagrywek. I tutaj Ludwik zapisał Adam, bo ja lubię słuchać to. Ja słucham. On w ogóle o 7 rano wychodzi odcinek, jedzie do roboty o 7 rano i włącza sobie ten odcinek, któryśmy nagrali na przykład dwa dni temu. Ja się śmieję. Ludzie ostatnio na mnie, niepojęte. Bo ja ryłem w samochodzie, nie? Ktoś tak na mnie na światłach stoi, się na mnie patrzy, nie? Ale nie... A śmiejesz się ze swoich żartów? Zawsze. To tak jak ten self-like na Facebooku, nie? No, zaraz tu widziałem ja fajnego kotka. Lajkować. No, to oczywiście, że tak, ja się mogę lajkować. Tak. Nie, ale tak, chodzi o to, że mówimy o tym słuchaniu swoich nagrywek, zawsze jest ktoś, kogo można zrobić. Ludwik prosi o słuchanie, prosi mnie, więc ja odsłuchuję. Tak, ja proszę wszystkich, w ogóle, znaczy w sensie nie, że proszę, żeby słuchali, no bo to wiadomo, jak macie czas, to słuchacie, jak nie, to nie. Dokładnie. Natomiast proszę, żeby przesłuchali za mnie, żeby wyciągnęli głównie błędy, jakie popełniam. Nie? No dokładnie, bo, tak. Jakby to o to chodzi. I wiem, że tych błędów językowych, szczególnie zważywszy na to, że no my nie robimy tego montażu. W ogóle. I tych błędów jest bardzo dużo, dlatego że frazeologizmy czasami się mieszają, czasami się w ogóle gada coś takiego, jak się palnie, że... No mi się zdarzało na przykład słuchać osoby w radio, które mogłyby popełniać podobne błędy i autentycznie aż się denerwowałem. Nie? Mówię, jak tak można w ogóle w eter puścić coś takiego... tak gadać, nie, to w ogóle się nie nadaje. Nie? A potem nagrywam odcinek, mówię dokładnie tak samo. Także no... Jest jedna ważna rzecz jeszcze, posłuchajcie w tych ważnych rzeczach. O konsekwencji to też jest to, żebyście chociaż minimalnie próbowali się przygotować do odcinka. O tak. Wiecie, o czym chcecie mówić, więc bardzo jest ważne też, że jeżeli na przykład to jest temat, który was pociąga, nie wiem, na przykład weźmiemy tutaj oliwkę, która jest włączona. Widać ją. I Oliwka na przykład, która się znakomicie zna na grafice, doskonale rysuje, robi fajne rzeczy i tak dalej, to tak naprawdę Oliwka mogłaby o tym mówić tak. w podcaście. I tak naprawdę, jeżeli to jest coś, co lubi robić, no to wystarczy, że i tak czytasz na ten temat, więc się na tym znasz, no to w takim przy okazji zrobisz o tym podcast i zaczniesz o tym mówić, nie? Jasne, że tak. Zawsze będziesz pogłębiał... No? Gdyby był ten... jest taki profil na Facebooku, który się nazywa Brief, co znosi psychika grafika, zdaje się? To jest mega i w ogóle to jest dobry temat na podcast, bo takie smaczki troszeczkę z tła, jak faktycznie wygląda praca grafików, to jest super rzecz do opowiadania. Bo wiadomo, no, jakby tu jest też dosyć istotna kwestia, że ciężko jest na przykład mówić o teorii
jakichś takich materiałów, powiedzmy, estetycznych bez pokazywania. Nie? No to jest, jakby tutaj format jest troszeczkę niedopasowany, ale można swobodnie sobie to przekształcić w taki sposób, żeby mówić o tym, co cię rzeczywiście jara, a do tego jeszcze jakby wpasować się w ten format. Zgadza się. To jest jakby, tak, no to jest, tak, całkowita prawda. Więc jakby mam nadzieję, że rozumiecie naszą analogię do tego, że jeżeli was coś pociąga i lubicie to robić, to czytacie, pogłębiacie tą wiedzę. I na pewno wiele osób nie zna się albo nie potrafi. No kurde, jesteśmy różnorodnym społeczeństwem. Nas jest 38 milionów ludzi w Polsce, tak? Podobno. 38 podobno. No teraz się spisujemy, to się okaże. Nie? Zobaczymy, dokładnie tak. I tak naprawdę jest wiele osób, które chciałyby naprawdę posłuchać super ciekawej informacji. Ja bym też chciał bardzo posłuchać super ciekawych informacji od na przykład Oliwki na temat grafiki, tak? Na temat różnych rzeczy. Tak, to jest w ogóle też fajne, że bardzo jest dużo osób w waszym otoczeniu, to też widzimy po sobie, które na przykład kojarzą was gdzieś tam z przyszłości i dla kogoś jesteście kimś takim, kto się kojarzy pozytywnie i nagle wyskakuje ktoś na przykład z audycją, to zupełnie jest wtedy inny emocjonalny stosunek. Dokładnie. I fajnie jest posłuchać, tak na dobrą sprawę, niezależnie od tematu, bo to, o czym mówi Adam, przygotowanie się do odcinków jest istotne, jeżeli się na przykład wytwarza podcasty tematyczne, no siłą rzeczy, tak? Ciężko jest mówić o zbrodniach z przeszłości czy zbrodniach ze Skandynawii, jakby nie czytając o tym wszystkim, tak samo jak jeden kumpel mój, serdecznie pozdrawiam Mateusza, który napisał, a fajny podcast, to ja bym chciał też zrobić, to tam pogadaliśmy troszeczkę o tym, jak ten podcast zrobić, mówi tak, to ja mam taki pomysł na podcast, bo ja jestem prawnikiem, to zrobię podcast luźno przy prawie. No i w piątek o 7 rano. Bardzo dobrze. I to jest już na przykład taka dziedzina, którą raz, że... Dość mocno wycelowana. Dość mocno, tak, dokładnie. Bardzo wąska. Segment. I też, no nie wiem, no, to wszystko też zależy od tego, w jakich okolicznościach wy nas słuchacie. Bo są ludzie, którzy słuchają podcastów po to, żeby się czegoś dowiedzieć, a są ludzie, którzy słuchają podcastów po to, żeby wypełnić pustkę. No, dokładnie, żeby coś tam się w tle działo i też mega. Jakby, wiesz, no, my no to kimże albo jesteśmy. Albo jak sprzątają, nie? No dokładnie tak, nie? Albo na przykład są zdenerwowani i puszczają jeszcze głos, żeby się jeszcze bardziej zdenerwować, żeby szybciej coś zrobić, nie? Bo ich irytujemy. Dokładnie, żeby się szybciej skończyło, to jest godzina na to, żeby zrobić. Jezus Maria, chcę to robić. Dokładnie. I teraz można to też przełożyć, zaraz przejdziemy dalej, bo my cały czas gadamy, już może byśmy otworzyli sobie dyskusję, ale przekładamy to też na przykład na serdeczne koło studenckie lub biznesu, które nas zaprosiło. To tak naprawdę wy też macie wiele, was jest kurczę 50 osób, tak, w kole, czy tam 40 parę, więc tak naprawdę możecie sobie też usiąść i po prostu nagrać podcast. Studencki Klub Biznesu, koło naukowe, podcast. Tym bardziej, podcast że macie SKB. Super gości w ogóle. Podcast SKB, macie super gości. Część LPK, przeplata... SKB, wiadomo, to już opracowaliśmy, i tak dalej, komunikację na skrótach. A to nawet nie widać, bo to napisaliśmy ładnie, nie? Ale nieważne. Nie? Tak, ale to są jakby te elementy, więc tylko ważne jest to, żeby nie zaniechać, tak, jak już zrobi, to jest dokładnie to samo, jak macie jakiś cel postawiony i po prostu zaczynacie coś robić, to ciągniecie to, tak? Robicie to dalej. Oczywiście, jeżeli nie będzie to wam grało i nie będzie to się wam podobać i po prostu będzie tragedia, albo stwierdzicie, że nie jest okej, naprawdę się nic nie stanie, usuniecie to nie zostanie w internecie, bo wy to wrzucacie. W sensie może zostać, nie? Ty ale mówiłeś o tym, że ileś tam podcastów jest jednoodcinkowych. Tak, ale to jest to, że ludzie zapominają, żeby je usunąć, bo aha, my tak naprawdę mamy pełną kontrolę nad tym, my to wrzucimy i my możemy w tej chwili właśnie jak nagrywamy, mogę nacisnąć delete i to się usuwa, nie ma już więcej LPK podcast. Nie, tego bym w życiu nie zrobił. Dobra. O krytyce i o krytykanstwie, nie? Jeszcze. Sekundę. Aha, przepraszam. Nie, no tylko powiemy, to jest, wydaje się, oczywiste, nie? Nie będziemy tego rozwijać jakoś specjalnie, że nie. Jakby oczekujemy krytyki, ignorujemy krytykanstwo, ignorujemy w ogóle taki byle jakizm, jeżeli chodzi o podejście do życia i to wiadomo, że zawsze będzie ktoś, komu się to nie będzie podobało, zawsze będą ludzie, którzy będą pisać właśnie te bzdury, o których krytyka i krytykanstwo wcześniej. Odnosi się tutaj do tego pierwszego elementu. Ktoś nas wyciszył, czy myśmy się sami wyciszyli? Ktoś nas wyciszył. Ładnie. No, słuchasz, tak? W sensie... Słuchasz nas wyciszył. Nie, o Jezus Maria. Jakby, czekaj, ja źle kliknąłem. Dobra, w każdym razie róbcie swoje, tak? I nie zwracajcie uwagi na to, co się dzieje. Tak naprawdę jest tym krytykanstwem. Dobra. Dobre sprzęty. Całkiem spoko, też chcę. Tak tytułujemy ten przedostatni prawie slajd. Jeżeli podzieliłem to na dwa elementy. Robię sam albo robię to z kolegą lub koleżanką. Jeżeli robię to sam... Bierzemy mikrofon. Może być też taki od iPhone'a, w sensie taki od tych na tym białym kablu, ale będzie słychać coś takiego. Będzie cały czas coś takiego słychać, nie? Więc warto... Nieładnie. No, nieładnie. Warto... Ja zapisałem. Jeżeli ktoś by chciał, spiszcie sobie Behringer C1U. To jest mikrofon, który wygląda taki jak ma Ludwik, tylko Ludwik ma C1, a C1U cechuje się tym, że nie jest podłączany na kabel XLR,
czyli taki właśnie szeroki studyjny estradowy kabel, tylko przez kabel USB. Uwaga, drukarkowy. Z jednej strony jest podłączenie jako drukarki, a z drugiej strony podłączane jest do USB. Taki kwadratowy duży? Tak, kwadratowy. Okay. Pod mikrofon jest podłączany, a z drugiej strony jest podłączany pod komputer, pod USB-A. Tak więc jak ktoś ma komputer z podłączeniem USB-C, potrzebny jest hub i ten hub powinien być zasilany prądem. Tak od razu mówię, taki ekstra zasilany albo pod niego podłączony tylko i jedynie raczej mikrofon, bo podłączenie dodatkowych rzeczy będzie powodowało, że tam mogą być pewne zakłócenia. I teraz jeżeli mamy komputer, laptopa, cokolwiek innego, albo nawet iPada, to wystarczy nam prosty program do nagrywania audio. Na MacBooku będzie to GarageBand, na iPhone'ie czy na iPadzie będzie to też GarageBand. Tak? Do iPhone'a możecie też podłączyć sobie USB-A poprzez przejściówkę i tak naprawdę wasz mikrofon będzie działał jak mikrofon. I możecie pod iPhone'a podłączyć mikrofon i zacząć w GarageBandzie nagrywać swój podcast. Nic lepszego nie zrobicie. Na tablecie możecie zrobić dokładnie to samo i na komputerze też, tak? Czyli GarageBand. Albo na Windowsie jest taki program Audacity. Tak, ściągacie program, on jest darmowy i on ma możliwość, jak podpinamy mikrofon, możemy w różnych ścieżkach wpiąć różnych, jakby innych, różne inne dźwięki, możemy sobie potem obrobić ten element i tak naprawdę zapisać potem ten podcast w Wave'ie albo w MP3 w 126 bitach, bo więcej nie przyjmują programy do dystrybuowania treści. I teraz niestety daję dwa programy tylko na Maca, nie znalazłem odpowiedzi na Windowsa. Jeden program nazywa się Levelator, to jest darmowy program, jeżeli mamy gościa i ktoś... My mamy tutaj teraz konsolę, na której mamy tak naprawdę ustawione poziomy, więc nas równomiernie słychać. Ale jeżeli na przykład siedzimy przy mikrofonie, ktoś ma mocniejszy głos, to Levelator to jest program, który pomoże nam tak naprawdę gotowy plik wyrównać poziomy wszystkie, tak? Że nie ma czegoś takiego, że nagle słyszymy kogoś super mocno. I dodatkowy program, który jest bardzo fajny, nazywa się Forecast. To jest darmowy program twórcy oprogramowania, który nazywa się Pocketcast. Pocketcast to też jest program do słuchania podcastów. Zresztą bardzo fajny. Ja się osobiście przeniosłem do Apple Podcast i do Spotify i słucham raz tu, żebyśmy w rankingach rośli do góry. To takie też straszne, nie? Bo takie rzeczy też dziwne robię. Ale tak trzeba. I teraz Forecast to jest program, do którego wrzucamy plik w Wave'ie, najlepiej w Wave'ie, tak? Więc jeżeli też macie możliwość, to najlepiej zapisać te wasze nagrywki w Wave'ie, wrzucamy je do programu Forecast i w tym programie możemy dodać okładkę. Jak wy słuchacie naszego odcinka, to on ma zazwyczaj zmienną okładkę i ten program właśnie na to pozwala, tak? Czyli my możemy do odcinka wewnątrz jeszcze, załóżmy, jak mamy różne rozdziały, to możemy sobie całkowicie zmieniać okładki, tak? Żonglować różnymi okładkami, które się pojawiają. I właśnie ten Forecast jeszcze dodatkowo ma możliwość tworzenia tak zwanych zakładek, które są do przesłuchania. Niestety Spotify, nie wiem dlaczego, nie ma możliwości skakania między rozdziałami, bo u nas w podcaście jest zazwyczaj tak, że mamy rozdziały. Jeżeli będziecie słuchali na Apple Podcast, to jeżeli włączycie i przesuniecie sobie do góry odcinek, to na dole pojawiają się rozdziały w naszym podcaście. I możecie przeklikać sobie, żeby dojść do konkretnego momentu, o którym mówimy. Tak? Nie wiem, nie interesuje was znowu przywitanie Borodo i Chybińskiego, więc przejdziemy do outro i przesłuchaliśmy odcinek. I piąteczka. Elegancko. Statystyki się zgadzają, wszystko gra. Wszyscy są zadowoleni. Dokładnie tak. Więc to jest najprostsza droga, tak? Właśnie i to jest fajne, tak naprawdę uważam, zrobienie takich rozdziałów, bo to też pomaga bardzo ewentualnie w nawigacji. Szczególnie jeżeli się robi podcasty o wszystkim. No tak. No bo są takie oczywiście. Rozpiętość jakby tematyczna czasami jest naprawdę. Dokładnie. A jeżeli mamy, dokładnie, to możemy tak naprawdę zrobić przywitanie, czy tam intro, potem cześć, potem na środku nazwa, bo może się różnić na przykład z samego odcinka. I jeżeli robię z kolegą albo koleżanką, to co jest ważne, to wszystko, co jest u góry, czyli dwa mikrofony, tak, jeden program wiadomo i cała reszta ten. I uwaga, wzmacniacz sygnału USB-A. Myśmy z Michałem na początku, jak nagrywali na laptopie, to był problem taki, że mój mikrofon było słychać głośniej, a Michała mikrofon było słychać ciszej. I myśleliśmy, że to jest kwestia mikrofonu i tam rzeczywiście był jakiś problem z mikrofonem, wymieniliśmy, ale chodziło tylko o to, że prawdopodobnie potrzebowaliśmy skrzynki. Zresztą tutaj nie widzicie, ale tutaj z przodu przed nami leży taka skrzynka, która jest podłączona przez, ma zasilanie ekstra. I to zasilanie sprawia, że ona jakby wzmacnia ten sygnał, który się pojawia. Tak? I do komputera wchodzi kablem USB-C jednym, a mikrofony mogą być dwa, załóżmy, wpięte w ten hub, tak bym powiedział, który jest zasilany ekstra prądem.
tak? Więc jakby wzmacnia ten konkretny sygnał. I otwieramy program, naciskamy record i jest spoko. Ale uwaga, jeżeli jeszcze robię sam albo robię z kolegą, z koleżanką, najpierw ustalcie jakiś plan gry, o czym chcecie gadać. A potem dopiero zacznijcie naciskać record i zacząć nagrywać, nie? Może być? No, chyba tak, co? Dobra. I przedostatni slajd. Nagrałem, co dalej. Jeżeli już nagramy, mamy to w Wave'ie, obrobiliśmy to w rewelatorze, w rewelatorze i w tym wypadku, potem w tym naszym programie z rozdziałami, żeśmy ustawili odpowiednio, wypluliśmy plik na plik MP3, to jeżeli chcielibyśmy to zrobić całkowicie darmowo, my tak robimy, to tak naprawdę jest Anchor. Myśmy mówili Anchor, nie? Ale Anchor oczywiście po angielsku nie ma takiego Anchor, słowa. Anchor, Anchor, wiadomo co chodzi. Wiadomo, no, co chodzi, tak? Jakby. Ale Anchor.fm to jest od Spotify'a, tak? Spotify jest właścicielem, znaczy nie był, dopiero w tym roku zostało kupione przez Spotify'a, tak? Ale nie w tym, tylko w zeszłym tam, obojętnie. No dobra, ale jakby zostało przez Spotify kupione i to jest tak naprawdę darmowa platforma, w której zakładamy konto, dodajemy okładkę, opisujemy, o czym to jest, wybieramy, jaki to jest dział. My mamy wybrany leisure, tak? Czyli wypoczynek. W takiej kategorii jesteśmy. Okay? Adekwatnej. I tak naprawdę wrzucamy, uploadujemy to na serwer i klikamy publish. Dodajemy opis odcinka i odcinek pojawia się na Spotify. Jeżeli chcielibyśmy, żeby to pojawiło się w innych miejscach, w iTunesie, w Google Podcast i tak dalej, to musimy wejść do na przykład googlepodcast.com i tam w Google Podcast zakładamy konto i tam dodajemy plik RSS. To jest taki specjalny plik, który dystrybuuje treści, tak bym to powiedział. I ten plik RSS-owy dodajemy z Anchora. Tak, bierzemy ten plik, będziemy mieli swój prywatny plik i go tak naprawdę wrzucamy do na przykład Google'a. Tak? I Google wtedy mieli to, odświeża tego RSS-a i pobiera dane. I więc jak wrzucicie coś do Anchora, to tak automatycznie wtedy pojawi się w Google. Tak samo jest z Apple Podcast, też niestety automatycznie się nie pojawi. Trzeba samemu dodać źródło i dopiero wtedy to się będzie pojawiać. Swój własny hosting, jeżeli mamy na przykład hosting na stronę internetową, spoko, ale każde odtworzenie będzie pobierało dane. Hosting dla podcastów darmowy jest zazwyczaj max 4 godziny nagrania. Tutaj możecie kliknąć w link, otwiera się strona, gdzie jest 15 różnych narzędzi, które jakby dają tą możliwość nagrywania. Ale Anchor, jeżeli ten zapiszcie sobie, bo jest naprawdę najlepszy i najprostszy tak naprawdę. Tam nie ma żadnego rocket science. I teraz co robimy dalej? Promocja, social albo strona internetowa. Bardzo jedno istotne. I drugie. Jedno i drugie, dokładnie tak. I uwaga, pełna oraz ciągła interakcja jak w biznesie. Tak, żebyśmy o tym pamiętali. Pełna oraz ciągła interakcja jak w biznesie, bo my budujemy nasz brand i budujemy markę osobistą, więc musimy pamiętać o tym, że jeżeli tak jest, to jeżeli jakby myślimy o tym poważnie, to jak zaczęliśmy raz, czyli powiedzieliśmy A, powiedzmy B. I bądźmy konsekwentni, tak? Bo tak naprawdę będziemy budowali brand, no bo będziemy budowali firmę, tak? I tak naprawdę będziemy potem na przykład potrzebowali, a nigdy nie wiadomo, co się będzie działo, a może przyjdzie wam do głowy, że dodatkowo do tej treści mówionej będziecie dogrywali wideo i będziecie wrzucali to również na YouTube'a na przykład, tak? I będziecie też w następnym miejscu, które darmowo pozwoli wam wyświetlać te wasze rzeczy, dodatkowo o ten element przekaz wideo w tym wypadku. No dobra. I jest dość. Koniec tej części teoretycznej, tego rysu historycznego albo prehistorycznego. Porozmawiajmy o tym, co u was. To się nagrywa, więc będziecie w odcinku 84,5. Tak się nazywa, on wyjdzie prawdopodobnie koło środy. Gwoli zachęcenia kogokolwiek, kto chciał powiedzieć, ale teraz się dowiedział, że to będzie na Spotify, o Anchorze, Anchorze i w ogóle masakra. I co, masz teraz do mnie pretensje? Pewnie? Nie, nie mam, bo to był twój pomysł, co prawda, ale czemu nie? Nie, no wiadomo. Dokładnie tak. To tyle od nas. Oddajemy głos do studia. Dokładnie tak. Zawsze chciałem to powiedzieć. Halo, halo Miotku, halo, halo Jurku. Słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękujemy za tą waszą, przepraszam, prelekcję. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam śmiało do zadawania. Myślę, że mamy jeszcze chwilę i tutaj nasi prelegenci z chęcią na nie odpowiedzą, więc zachęcam. Ja mam jeszcze 4 godziny. Nawet 5, spoko. Adaś ma 3 prezentacje backupowe jeszcze. Ja jeszcze mam, to co nadrzuję. Może opowiedzieć. To ja mogę przełamać pierwsze lody i słuchajcie, wspomnieliście dosłownie na koniec o interakcji ze słuchaczami i chciałam właśnie powiedzieć, jakie wy stosujecie metody interakcji ze słuchaczami, z waszymi fanami i jak właśnie osoba, która dopiero rozpoczyna podcast, ma
nawiązać taką relację, no bo tak samo jak powiedzieliście chyba w odcinku z Citroxem, nie wiem, czy to wy powiedzieliście, czy Citrox, że jednak jak się prowadzi podcast, no to ta relacja z fanami czy tam ze słuchaczami jest utrudniona, no bo jakby nie widzicie siebie nawzajem, także nie ma tak mniej więcej gdzie tego komentować, zostają chyba tylko sociale. Jasne. Także opowiedzcie, jak wygląda ta cała relacja ze słuchaczami. Mogę zacząć od Wich? No oczywiście, możesz też skończyć od razu. Dobra, okej. To ja zacznę i skończę, ale Ty też się włącz. Wiesz co, Natalia, i dla wszystkich jakby, jak zaczynamy właśnie, jakby poczyniliście krok, w którym stworzyliście podcast, poczyniliście krok, w którym wrzuciliście go do dystrybucji, kliknęliście publish i macie teraz link w Spotify i chcecie go puścić dalej. No to najprościej tak naprawdę wrzucić go po znajomych i pewnie stworzyć jakieś miejsce, które pozwoli w szybki sposób dotrzeć do konkretnych osób, nie? My robimy to w taki sposób, że założyliśmy na samym początku, znaczy ja chciałem na samym początku założyć Facebooka. Z Michałem żeśmy się trochę starli. Właśnie to jest ta kwestia dotarcia. Na samym początku Michał powiedział, nie, robimy tylko Instagram, bo Instagram jest najlepszy. Ja znam Instagram, ja lubię Instagram. Mówię, dobra, okej, no to może być Instagram, no to LPK zrobimy potem, tak? W sensie Facebooka. Zaczęliśmy od Instagrama i tak naprawdę no trzeba zacząć szukać klientów, słuchaczy, którym będziemy chcieli ten odcinek zaprezentować, tak? Pokazać to, co jest. W interakcję wchodzimy, znaczy nam najprościej wejść na socialach. My dodatkowo, jeżeli byście zaczęli, to polecamy Wam zrobić, my mamy grupę na Telegramie, mamy grupę na WhatsAppie i tam się czasem coś dzieje, a czasem po prostu jakby wrzucamy krótką informację o odcinku, albo osoby, które słuchają, też wrzucają na przykład informację, super, podobał mi się odcinek i też jakby szybko komentują, jak przesłuchali odcinek, jakieś tam rzeczy właśnie, nie? Jakaś tam, nie wiem, to mi się podoba, albo rzeczywiście mam takie same zdanie chłopaki jak Wy, albo w ogóle nie zgadzam się, w ogóle to zupełnie inaczej powinno być, nie? Więc tak naprawdę najszybszym momentem, najszybciej możemy się kontaktować z naszą społecznością właśnie przez sociale. No to jest najszybsze miejsce, które pozwala nam szybko dotrzeć z konkretną informacją. No tak, eksploatacja wszystkich możliwych źródeł, jeżeli chodzi o media społecznościowe, bo to jest rzeczywiście najszybciej, najłatwiej i też jest chyba najbardziej skrócony dystans, nie? Oczywiście kwestia jest wyboru tego, co chcemy zrobić, nie? No my wybraliśmy Instagram na samym początku, potem tak naprawdę na początku stycznia dołączyliśmy do tego Facebooka. Po Facebooku, na którym było nam zdecydowanie łatwiej zdobyć followersów, bo my możemy tak naprawdę polecić na Facebooku naszym znajomym, po prostu polecić stronę, nie? I oni mogą w nią kliknąć. Najszybciej możemy organicznie zdobyć tych obserwujących. Plus dodatkowo, no niedawno założyliśmy, znaczy zaczęliśmy się bardziej udzielać na TikToku. Dlaczego? Tylko dlatego, że tam zdecydowanie prościej organicznie jesteśmy w stanie złapać większy zasięg niż robimy to na socialach od Facebooka. Bo ten organiczny jest dobrze wykonany, tak? Żebyście jakby nas zrozumieli, nie chwalimy się tym, tylko on jest naprawdę według wszystkich norm takich, jak powinno być, ale jeżeli chcesz dostać więcej, to musisz za to zapłacić, tak? Jak zapłacisz, dostaniesz więcej. I rzeczywiście, myśmy z Ludwikiem przeznaczali też pieniądze, nieduże, 50-100 zł, na to, żeby zrobić promocję konkretnych postów, odcinków i tak dalej i naprawdę zasięg był super, naprawdę był super zasięg. Ale na przykład na Instagramie nie wpadali followersi, tak? Tylko lajkowali konkretny post, bo może niekoniecznie to ich obchodziło. Więc poszukajmy takiego medium, którym szybko będziemy w stanie reagować i rozmawiać tak naprawdę, nie? I to jest też nawiązanie do tych liczb, o których była mowa, nie? Że ogólnie to, jeżeli będziemy mieli ten fokus na to, żeby było, te liczby były jak największe, to jest bardzo prosty sposób, jak sobie zrobić, żeby te liczby były jak największe. Można zapłacić i te liczby będą duże. Zdecydowanie. Tak na Tylko pytanie jest takie, czy to faktycznie o to chodzi. Czy chcemy też tak robić, tak, no bo ta interakcja, na której nam najbardziej zależy, to jest to, żebyście wy nam mówili, jak reagujecie na to, o czym mówimy. Żebyście nam mówili, jakie są tematy, które warto by było poruszyć u nas w podcaście po to, żeby trafiły może też do kogoś innego. I to jest jakby clue tego wszystkiego. Nie? Jeszcze szybko tylko powiem, jeżeli już mamy gdzieś tam social media, strona internetowa wydaje się też być fajnym miejscem, gdzie mamy tą naszą społeczność. Na tą naszą stronę też naprawdę dużo osób wchodzi. My nawet śledzimy Was. Jak jesteście na naszej stronie, to widzimy, w co klikacie, gdzie przesuwaliście myszką, na jakim zdjęciu się zatrzymaliście, wszystko widzimy, tę analitykę też mamy, ale nie zróbcie nas źle. To jest tylko po to, żebyśmy wiedzieli jakby w którym elemencie, co się powinno pojawić, co będzie Was najszybciej przyciągać. I też jakby mamy na tyle fajnych, kochanych słuchaczy, tak bym powiedział, Kinga na przykład w ramach swojej pracy zaliczeniowej, za co jej bardzo dziękujemy, zrobiła nam reklamę w sieci reklamowej Google'a. Tak? I mieliśmy reklamę AdSense'ową, AdWords'ową, z przygotowanymi banerami, ze wszystkim. Tak? Zapłaciliśmy 200 zł i 300 zł, dostaliśmy jeszcze od Google, czyli za 500 zł zrobiliśmy reklamę ruchu na zasięgową na naszą stronę internetową. Nie? Więc to jest fajne, więc pewnie jak mamy zbudowaną jakąś relację, to też jesteśmy w stanie ten zasięg zdobyć. Ale
żebyście też o tym pamiętali. Jak macie dużo ziomków, to po prostu wysyłajcie, pchajcie gdzie się da. Posłuchaj, jestem tutaj, tutaj. I jeżeli już to wyślecie, to potem po prostu sukcesywnie po prostu wrzucajcie informacji coraz to więcej, żeby one się pojawiały. Nie? Tak, ale nie trzeba, tak, żebyście wyskakiwali z lodówki. Trzeba eksploatować w ogóle to zapraszanie znajomych, dlatego że pamiętajcie, że jakby na pewno macie co chwilę jakieś powiadomienia dotyczące tego, że ktoś tam zaprasza was do polubienia swojej strony, to skorzystajcie z tego i zaproście ich do polubienia własnej strony. Dokładnie. I w ogóle jakby relacja jest prosta, jeden do jednego i jakby temat prosty. Dokładnie tak. Dobrze, to wtedy, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to dajcie może wtedy łapkę. Ja na razie zadam jeszcze od siebie. Wspominaliście, że praktycznie po nagraniu już zaczynacie gdzieś tam myśleć o tym, co dalej. I czy to nie jest takie męczące, że na przykład, nie wiem, czytacie jakiś artykuł i wtedy już od razu analizujecie, o, to byłoby fajne do podcastu, albo, nie wiem, idziecie sobie ulicą i zobaczycie jakąś reklamę i tak patrzycie i wow, o tym będę chciał powiedzieć. I czy to nie jest w jakimś stopniu, nie wiem, męczące, albo może tak po prostu nawet nie macie? To jest, mogę zacząć? 100% prawdy. To jest, ale wiesz co? Nie, ja nie jestem zmęczony. Ja jestem, no jestem. Jesteś zmęczony? Tak, bo mnie boli to na przykład, że niektórych rzeczy nie patrzę pod kątem tego, czy mi się to faktycznie się podoba, dowiaduje. Tylko się zastanawiam, że to jest fajna rzecz, którą warto się podzielić i mam takie czasami wrażenie nawet, że nie zgłębiam jakby tematu dostatecznie fajnie, organicznie, jak ty to lubisz mówić i że od razu myślę o tym, że to na pewno się spodoba ludziom, bo to jest fajny temat, ale ja z tego mam mniej, tylko od razu myślę o tym, żeby to puścić dalej w świat. Okej, okay. Jeżeli Magda się pytałaś, no Ludwik ma takie odczucie, ja na przykład nie jestem tym zmęczony, bo ja jakby jestem nazywany trochę człowiekiem orkiestrą. Niech tak będzie. Mogę zagrać. Przepraszam, ja jestem poważny. Ja jestem poważny, mam 36 lat. Naprawdę, no, jakby... Jestem poważny i wiem, co robię. Też masakra. Jestem dorosły. Wiem, co. Dobra, ale jakby sytuacja odnosi się do tego, że ja jak kończę nagrywać, to ja mam taką satysfakcję, ja czekam na piątek, żeby samemu to przesłuchać. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, ja już myślę, co chcemy wrzucić dalej, żeby to się dalej ludziom podobało. Ja chcę jak najwięcej tej interakcji. Ja tak mam. No, ja tak mam, więc to chyba zależy, Magda. Dlatego to jest jakby element dwóch osób, nie? Dlatego można się jakby dołożyć. Dobra. Ktoś chciał pytanie zadać. Oliwka? Kinga się chyba też zgłaszała. Tak, no też się zgłaszałam, ale mogę oddać głos. Dawaj, najpierw. Kinga. Nie, byłaś pierwsza, więc jak najbardziej możesz zadać pierwsze. Ale elegancko, ekstra jest, co? Ekstra. Elegancko. Jak w Clubhouse'ie prawie. Nie, no ja chciałam się zapytać tak od strony technicznej, jak wygląda wchodzenie na Spotify'a jako artysta, bo to jest w sumie całkiem ciekawe. Ja się zawsze zastanawiałam, czy to jest takie, że tak po prostu się tam wchodzi i jakoś to się już zaznacza, czy musisz coś tam wypełnić, coś tam pokombinować. Już ci mówię. Ja to powiem, Ludwik, no bo ja to robię. Tak naprawdę ja to zaczynałem robić, Ludwik nie za bardzo wie. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Wchodzisz, tak naprawdę zakładasz konto na Ankerze, tak? Wchodzisz anchor.fm, logujesz się, zakładasz konto, uploadujesz podcast, jesteś artystą Spotify'a. Jej, tyle, nic więcej. Dodatkowym elementem jest wejście na taką stronę, która się nazywa Podcast for Spotify, Spotify for podcasters.com. Tam logujesz się swoim kontem prywatnym, swoim zwykłym prywatnym kontem, który masz na Spotify'u i tam jest taki przycisk Claim Your Podcast. Klikasz Claim Your Podcast i dodajesz ten link RSS, który masz w Ankerze. I tak naprawdę wtedy dzieje się magia, ponieważ jesteś jakby weryfikowana mailem, który jest podany w tym Ankerze, nie? Klikasz, że aktywujesz, tak, to jest mój podcast, dawaj, pokaż. I tak naprawdę tam się pojawia cały dashboard. Pojawia się audience, pojawia się ilość odsłuchań, pojawia się gdzie, kiedy, ilość odcinków i tak dalej, nie? Ile followersów masz i to wszystko. I to jest tak naprawdę jedyne miejsce wolne. Uwaga, dochodzi na dodatkowy element. Myśmy wczoraj, znaczy ja to wczoraj zrobiłem, Ludwikowi jeszcze dzisiaj nie mówiłem, Spotify uruchomiło możliwość subskrypcji podcastów przez twórców, w sensie płatnej. Nie? Twórca może dodatkowo dać płatny element. Tylko oczywiście ja się zarejestrowałem w tym, tam trzeba zaznaczyć, ile nas osób słucha, nazwę naszego podcastu, e-mail kontaktowy, ale dostaliśmy informację, że to tylko w Stanach jest dostępne, ale może będziemy selected i będzie można to zrobić. Więc pewnie ten element dodatkowy, w którym dostajemy pieniądze za odsłuchania, tak, będzie trochę inaczej wyglądał, ale tak naprawdę to jest dwa kliknięcia i jesteś artystą na Spotify. Nic więcej. I widzisz wszystko. Wszystko widzisz, autentycznie wszystko. Myśmy cały nawet, świat. Myśmy nawet, przepraszam, mówili w jednym z odcinków podcastu, że była taka strona, gdzie można sobie było kliknąć i tam ci losowało coś takiego, że
dostawałaś w odpowiedzi artystę, który miał zero odtworzeń na Spotify. Dokładnie. I mogłaś sobie posłuchać w ogóle kogoś, kto nikt nigdy go nie słucha, nawet on sam siebie nie słuchał. I, u nas to by nie zadziałało. No nie. Jak widać. Natomiast świadczy to o tym, że rzeczywiście, że to wejście jest bardzo proste, tylko że te metaforyczne albo i dosłowne schody się pojawiają troszeczkę później, jak trzeba faktycznie promować, albo właśnie jak się ma ten fokus na te liczby, nie? No bo umówmy się, tych źródeł jakby rozrywki dźwiękowej jest taka masa, że to czasami się trzeba bić z największymi. I powiem jeszcze szybko jedną rzecz. Apple też zmieniło podejście do podcastów trochę. Jest coś takiego jak podcastconnect.apple.com. I tam tak naprawdę, jeżeli chcemy, to też logujemy się naszym Apple ID, zakładamy konto firmowe albo osobiste, tak się nazywa, jeżeli robimy firmowe czy osobiste, obojętnie, jakie, i tak dodajemy nasze dane ewentualnie podatkowe, nasz numer konta w Polsce, inne rzeczy, dodajemy nasz link RSS i mamy miejsce, w którym możemy dodatkowo, bo Apple będzie, ten element płatnej subskrypcji u nich będzie powodował tak, że my będziemy wrzucali do nich jakby ten podcast i oni będą go dystrybuowali i jedyna platforma chyba na świecie będzie nakładała na to te prawa ERDM, tak? Czyli te jakby zabezpieczenia przed kopiowaniem, tak bym powiedział, czyli jakby typowe nasze prawa autorskie, ale Anchor robi podobnie, tylko tam zapisuje, a tutaj te prawa będą zapisane w trakcie, nie? Więc to jest tylko zakładanie tak naprawdę kont i dodawanie linku. Upierdliwe jest tylko to, że ten link się musi odświeżyć po 24 godzinach, nie? Więc ja tylko non-stop wchodziłem, klikałem refresh, refresh i się nic nie działo, nie? Byłem zły. Super, dzięki wielkie. Proszę za bardzo. Odpowiedź. Dawaj, Iwka. Teraz moja kolej. Dawaj. Świetnie. Generalnie to już mi się nasunęło milion pytań, ale chciałam zacząć od tego, czy nie boicie, że w pewnym momencie jakby skończą wam się tematy? Jakby ja znam was trochę i wiem, że macie mnóstwo rzeczy w głowie, ale ja sama jakbym nawet chciała zacząć podcast, to z tyłu głowy jednak mam, że a co jak skończą mi się tematy? Wiem, że macie jakby grupy i też pytacie się ludzi, o czym chcieliby posłuchać i to jest na pewno ułatwienie, ale czy mieliście po prostu w pewnym momencie, że skończą wam się tematy i nie będziecie mieli o czym nagrywać? Zacznij może ty, ja dopowiem, bo mam dwie rzeczy w głowie. Wiesz, to jest bardzo słuszne to, o co pytasz, dlatego że rzeczywiście przewagą podcastu o wszystkim jest to, że dziedziny, z których możesz czerpać inspirację, właściwie tych dziedzin jest masa. Jeżeli się robi podcasty tematyczne, no to oczywiście inaczej to wygląda, tak jak wspomnieliśmy też w twoim kontekście i chociażby o grafice, tak, że ogólnie pojętej, bo to jest też jakby bardzo przepasna dziedzina. To oczywiście, no teoretycznie da się zrobić scenariusz na 100 odcinków w przód. Teoretycznie się da, tylko oczywiście wymaga to znacznie więcej pracy niż w przypadku tego, co robimy my, dlatego że my oprócz tego, że jesteśmy w stanie zrobić podcast, czy właściwie odcinek o chociażby udanych kampaniach reklamowo-marketingowych z ostatniego tygodnia, to możemy za chwilę zrobić o udanych kampaniach w ogóle z Gdańska, a następny odcinek o tym, co się działo w Gdyni, nie? Że rzeczywiście to fundamentalna kwestia jest taka, która się tyczy tematyki jednak. Ja na początku, jak robiłem ten podcast, to zastanawiałem się, czy w ogóle ktoś będzie nas słuchał, albo czy w ogóle będę miał tematy. I powiem ci tak, im bardziej będziesz w to wchodziła, im bardziej złapiesz zajawkę, tym będziesz chciała więcej przekazać. Im będziesz miała więcej feedbacku, tym bardziej ci się będzie chciało to robić. Więc to też nie jest tak, że oczywiście w wąskim klimacie możesz być. Ważna rzecz, nigdy nie planuj do przodu na przykład 100 odcinków. Możesz zaplanować 5 odcinków do przodu, mniej więcej o czym chcesz powiedzieć, ale nie planujmy tak daleko, bo nie wiesz, co się będzie działo w przyszłości. Tak, bo może w ogóle być tak, że nie wiem, spali się wszystko i nie w ogóle będziesz mogła nagrywać, nie? Na przykład. Tak dziwne jakieś ten do głowy. Ale jakby nie myśl w kontekście tego, czy mi się skończy pomysł, bo raczej nie. Bo jeżeli jakby interesujesz się czymś, to na bank masz tyle do powiedzenia na ten temat, że tutaj się nie skończy, nie? Możesz się bardziej wypalić w momencie, w którym robisz to, a nie dostajesz feedbacku, albo wiesz, prosisz o ten feedback, a nikt ci go nie daje i tak dalej, nie? Tak, to jest większe zagrożenie. Na początku też tak mieliśmy, bo oczekiwaliśmy i było wiele serdecznych osób, które zaczynały nas słuchać i naprawdę opowiadały fajne rzeczy i też pomogły nam w tej promocji. I to jest bardzo fajne. Ale jakby, no, trzeba się zastanowić, czy na pewno, znaczy nie wypalać się na samym początku, tak? Tylko po prostu starać się to robić. Oliwia jeszcze pytała, mi weszło do głowy, zapomniałem, co chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie całego tego pytania. Dobra, może mi zaraz... Ale chciałem tylko powiedzieć, że też sposobem na potencjalnie takie węższe kwestie to jest wypuszczanie odcinka raz na miesiąc. To jest też jakby zupełnie do zrobienia.
No są, tacy, są takie podcasty, które wypuszczają raz na miesiąc. Fakt faktem, że to jest ten true crime, o którym ja będę mówił najczęściej, bo to jest jedna z najbardziej popularnych dziedzin w ogóle o największej chyba tendencji wzrostowej. Co mnie nie dziwi, bo ja już ostatnimi czasy bez tego typu podcastów nie jestem w stanie zasnąć. Druga rzecz jest też taka, że ewentualnie można się trochę zniechęcić, kiedy się okazuje, że nie wiem, jeżeli patrzymy na statystyki albo zwracamy na to uwagę, na samej górze pojawia jest milion różnych innych podcastów, ale gdzie jest ten nasz? Na to też nie starajmy się patrzeć, bo jeżeli wchodzi podsiadło z... Wy wiecie na pewno. Wiecie, o kogo chodzi. PKP, tak? No. Dobra, nieważne, ale wchodzi taki podcast, no to oczywistym jest to, że ludzie będą ich słuchać, ale oni mają wideokast na YouTubie i przy okazji jeszcze ludzie odsłuchają ich na Spotify'u, tak? Bo, nie wiem, bo robią to fajnie i tak dalej, ale to są piosenkarze, to są artyści i tak dalej, których po prostu ludzie znają, nie? No więc będą ich chcieli słuchać. Ale konsekwencja, powoli będziemy dochodzili do tego celu, nie? Okej, okay. I teraz mam jeszcze drugie pytanie, bo jakby w swoim podcaście mieliście wielu gości i mnie zastanawia, czy jest ciężko pozyskać taką osobę, która chętnie się wypowie na jakiś temat, jeżeli chodzi o podcast, bo jednak mieliście swoich gości mniej i bardziej znanych i zastanawia mnie właśnie to, czy ludzie są chętni jednak do udzielenia się, nawet w jakimś tam mniejszym albo początkującym podcaście, już nie mówię o waszym, ale jakbym na przykład ja miała startować, czy coś w tym stylu. Okej. Wiesz co, powiem ci, że działa, mogę ja? No pewnie. Działa taka zasada, w której odzywa się do mnie, znaczy jeżeli załóżmy masz już kilka odcinków wypuszczonych, masz stronę internetową, masz na socialach jakichś ludzi i tak naprawdę piszesz, załóżmy, że jesteś z podcastu tutaj, to nagle uwierz mi, że ludzie lubią być zapraszani albo w jakiś sposób wychodzą, mają parcie na szkło. Każdy ma parcie na szkło. I w momencie, w którym ty do kogoś napiszesz, myśmy się nie spotkali z żadną odmową. Jedyna odmowa to była pani Julia Sienkiewicz z Nowego Marketingu, która niestety odmówiła tylko dlatego, że jest mega w ciąży. Z mega uzasadnionych powodów. Nie powinienem mówić. No nieważne, dobra. Ale źle się poczuła, po prostu nie mogła przyjechać. To nie była ściema. Autentycznie to nie jest chyba. Nie jest ściemą. W ogóle nie rozważamy tego. Nie rozważamy tego i tak naprawdę mamy sztos gości na następne te. Naprawdę. I to jest tak, że piszemy, cześć, jesteśmy... Super, no jasne, ale czy ja będę miał co do powiedzenia? Ja mówię, na pewno. To jest w ogóle najczęściej spotykane. To czy my będziemy mogli, czy my będziemy w ogóle jakieś słuszne pytania zadawać, nie? Więc to jest zawsze pytanie na początku, ale czy ja na pewno będę wiedział, o czym mam mówić, nie? To jest jakby chyba podstawa. Tak. Więc myślę, Oliwia, że nie ma czegoś takiego. Jeżeli ty napiszesz i w ogóle wiesz, cześć, jestem z podcastu tutaj, to naprawdę ludzie nie będą mieli problemu, żeby wejść i tak naprawdę udzielić się w twoim podcaście i z tobą porozmawiać. Bo myślę, że... ważna taka rzecz. Jeżeli się z kimś umawiasz, fajnie mieć jakiś plan rozmowy, scenariusz. My taki scenariusz wcześniej troszeczkę wysyłamy i nawet przy Citroxie przy kilku osobach było, ej, sztos, jakie fajne pytania w ogóle. Ale naprawdę ekstra pytania, nie? A to było, wiecie, no usiedliśmy, burza mózgów z Ludwikiem, Notion otwarte, rozpisaliśmy sobie pytania, wysłaliśmy, super. Więc to naprawdę nie jest problem. Ludzie lubią, mają parcie na szkło. Naprawdę mają parcie na szkło. Nie? Żeby to też nie zabrzmiało, wiesz, tak jakoś bardzo. Nie, broń Boże, nie. My was bardzo kochamy i cieszymy się. Fajne jest to, że możecie sobie porozmawiać, znaczy, że po pierwsze ci ludzie są otwarci. Tak, po drugie powiedziałbym, że ci, co bardziej w porządku, nawet są bardziej skłonni do tego, żeby pogadać z kimś, kto nie ma jakiejś, Bóg wie, jakiej bazy słuchaczy, dlatego że wiecie, im mniej oczu i uszu, tym teoretycznie więcej można powiedzieć, tak? No bo my możemy sobie przerzucać jakimiś wskaźnikami, słuchalnością i tak dalej, ale w dalszym ciągu to jest, powiedzmy, dosyć wąska jednak dziedzina, w której można sobie na więcej pozwolić, tak? Co w ogóle czyni jakby cały ten proces mega przyjemnym, no bo można używać bardziej swobodnego języka, można robić różne rzeczy, bo na przykład nie ma wideo i tak dalej. I to też sprawia, że łatwiej się chyba takiemu rozmówcy otworzyć. Tak. No i też jakby słuchają nas wcześniej i wiedzą mniej więcej, jak to wygląda, że u nas naprawdę nie ma żadnej spiny. Zresztą, właśnie, jeżeli nie ma wideo, to też jest trochę prościej otworzyć się gościom. Zdecydowanie. W podcaście, bo nie gra nic na nich, oni nie muszą się poprawić i tak dalej, czują się bardzo swobodnie. Jedyne, co niektórym może przeszkadzać, to, że słyszą się w słuchawkach. Mieliśmy jednego gościa, chyba Wojtka, który chyba bez słuchawek nagrywał.
Tak, bo wolał nie chciał słuchać swojego głosu, a miał najlepszy głos chyba ze wszystkich w ogóle. Nie? 17 razy lepszy niż nasz. Dokładnie, więc, ale to była jedyna osoba, która nie chciała w słuchawkach słuchać, nie? Mieć podsłuchu. Więc podcast daje tą możliwość, że dużo osób wyrazi pewnie, nam nie odmówił nikt. Tak. A też prościej moim zdaniem jest im wchodzić w interakcję z nami tak naprawdę. Nie? Ogólnie warto jest pisać i próbować tak czy inaczej. Co się może najgorszego stać? No powiedzą, że nie. Bo nie wiem, bo coś tam im nie pasuje. No, jakby niech znajdzie się ktoś taki, kto będzie trzy razy bardziej interesujący i będzie się rzeczywiście jarał z tym, że może z tobą pogadać. I w ogóle bardzo do tego zachęcamy, bo to jest też w ogóle mega okazja do tego, żeby porozmawiać z ludźmi, z którymi by się normalnie nie rozmawiał. No ja na przykład chociażby z Karolem Citroxem, no nie byłoby szansy na to, żebym gdzieś tam, nie wiem, zbił z nim piątkę i półtorej godziny z nim gadał w ogóle o wszystkim. I się okazało, że nie wiem, że Natalka jest z Iławy, a moi rodzice też tam pracowali i w ogóle tam się rodziny znają, nie? No, powiedzmy, tak? No, no jakby nie ma ku temu możliwości, dlatego też zachęcamy. Jak sobie masz, nie wiem, jakieś takie konkretne osoby, z którymi chciałabyś pogadać, wypuszczasz sobie trzy odcinki takie pilotażowe, żeby było mniej więcej wiadomo, o co chodzi i na czym ci zależy i zaczynasz pisać i zobaczymy, co wyjdzie. Bardzo zachęcam. My zresztą pomożemy w postprodukcji. Oczywiście, zawsze. Dokładnie. W sensie ty. Wasza pomoc by była niezbędna. Nie ma problemu. Robimy to. Myśli z tyłu głowy. Jasne. No i ekstra. Dzięki bardzo za odpowiedź. Róbcie rzeczy. Kalinka, ty byłaś chyba kolejna, kochanie. Tak, ja też w temacie gości właśnie chciałam zapytać, czy byli panowie może sami gośćmi w jakichś podcastach? Ej, jak jest być po drugiej stronie? Już bez przesady z tymi panami. Nie? No, my nie jesteśmy panami, nie. Ale miło, bardzo. Ale dziękujemy ci bardzo. Wiesz co? Znaczy ja nie byłem gościem w żadnym podcaście. Znaczy ja byłem gościem w radiu. Nawet radiu akademickim, Radiu Mors. Zaproszony przez studentów i tak dalej, więc to był jakby jeden, jedyny moment, kiedy byłem w jakimś tam radiu. Sam prowadziłem radio internet, znaczy byłem redaktorem i prowadzącym radio e-stację i tam nauczyłem się jakby obcować z mikrofonem, tak bym powiedział. A ty byłeś zaproszony gdzieś, czy nie? Do radia nigdy. Nie, ja też nie byłem. Ze mną nikt nie chce gadać, bo już ma dosyć. Znaczy nawet mi się nie chce. No ale jeżeli pytasz o to, czy fajnie jest być po tej stronie, ja tutaj powiem, znaczy ja to bardzo lubię. I zresztą jak kończymy odcinek, to ja mam zawsze satysfakcję. A zresztą widzę, Ludwik był taki, znaczy nie zróbcie mnie źle. I Ludwik nie był nigdy w żaden sposób wycofany, ale Ludwik jest taki bardzo stonowany. Ludwik jest taki bardzo poważny, tak, bo można powiedzieć w tym pierwszym odbiorze. No co tak patrzysz? No tak no, jest. Poważnie patrzę. Naprawdę Ludwik też widzę po oczach, że czerpie satysfakcję po skończonym odcinku. Na początku jest lekki stres, czy mamy gro tematów, czy tego, o czym chcemy powiedzieć? Ja odwołuję to, co powiedziałem, bo ja byłem gościem, dlatego że ja zanim zacząłem... Gość LPK. Dokładnie. Zanim zacząłem prowadzić LPK, to byłem jako gość. I też się stresowałem. Najbardziej mnie stresowało to, że rzeczywiście to nie jest normalna sytuacja, że się mówi do mikrofonu, a z różnych powodów. Nie tylko dlatego, że się słyszy siebie w słuchawkach, bo to można obejść na przykład nie używając słuchawek, ale myśli się na przykład o tym, żeby być w odpowiedniej odległości od tego mikrofonu, że a co się stanie, jak będzie mi się chciało kaszleć, nie? Albo nie wiem, albo co się stanie, jak wywalę gdzieś tam jakąś szklankę z wodą, nie? No bo tak się o takich rzeczach się myśli, no bo masz zawsze z tyłu głowy to, że to się nagrywa, tak? Ale fundamentem w ogóle funkcjonowania jest zapomnieć o tym, że cokolwiek się nagrywa. A powiem ci, że ja też byłem w Radiu Czwórka, Polskie Radio, też pojechałem na wywiad z Olą, Ola jest moją dobrą ziomeczką, mój dobry ziomeczek na Facebooku teraz z Olą, zresztą Ola ma teraz macierzyński i dzieckiem się zajmuje, zresztą bardzo fajnie byłem, miałem stresa, wiesz, wjeżdżasz do radia, wiesz, że będą ciebie słuchali, bo jeszcze wtedy nie było w internecie, tylko jeszcze było w FM-ie i nagle ludzie piszą, ekstra cię było słuchać i w ogóle i tak dalej. I tam pełna reżyserka za tym, też słuchawki. A to było fajne. Koledzy z trybun, rozumiem, jak tak pisali. Nie, Jezus Maria, ty jak zawsze. Więc stres jest na samym początku, ale trzeba, jeżeli ktoś nie lubi siebie słuchać, to musi się przekonać do tego. Tak bym to powiedział. Bo, albo przyjąć to po prostu tak, jak, na klatę, jakby się nic nie działo. Jest, bo jest po prostu i tyle, nie? Chyba nie odpowiedzieliśmy na pytanie. Nie, no chyba tak. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Konrad? Ej, nawet swoje pytanie nie widziałem. A czy mnie słychać? Słychać. Cześć. Cześć. Dobry wieczór. Też chciałem użyć zwrotu panowie, ale skoro nie panowie, to może chłopacy. O, dobrze. Młodzi duchem widzę. Dawaj, no, ty, tylko duchem. Tylko duchem, no.
Ja mam takie pytanie, również nawiązując do tych gości poniekąd, bo była mowa tutaj właśnie o gościach. Ja mam takie pytanie, czy macie kogoś, macie taką wymarzoną osobę, z którą chcielibyście przeprowadzić wywiad, czy tam zaprosić go na podcast? A takie drugie pytanie, czy jakie jest wasze największe marzenie związane z podcastem? Czy to właśnie, nie wiem, jakieś zdobycie jakiejś sławy, czy rozpoznawalności, czy jakieś środki finansowe, żeby napływały? Dawaj od początku, super pytania w ogóle. Ekstra fajnie. Pytanie, no. Mam zacząć od gościa najpierw? Czy masz jakiegoś wymarzonego? Gościa, wiesz co? Bo ja mam 150 tysięcy osób mniej więcej. Nie wiem, no ty będziesz miał na pewno. Ja powiem ci, że w momencie, w którym jestem prowadzącym i ci goście chętnie do nas przychodzą, to pojawiają mi się w głowie takie osoby, ale ja w tym naszym formacie chcę pokazywać, że nie muszą to być super znane osoby, żeby były ciekawe, że wszyscy jesteśmy ciekawi, tak? Żeby złamać ten stereotyp tego, że tylko gwiazdy mogą być w ogóle w podcaście, nie? To jest jakby taka trochę odpowiedź na ten temat szukania dobrych osób, ale jeżeli miałbym kogoś wybierać, nie wiem, nie mam chyba takiej osoby. Jarosław Kaczyński powiedziałeś ostatnio, że próbuję jakiś podpadł. Ale to by nie było takie głupie. Nie, ale poczekaj, to jest wolne od polityki. To by było całkiem ciekawe, rzeczywiście fajnie by było porozmawiać z jakimś politykiem, ale tak nie. Luźno, tylko że widzicie, właśnie nie. To jest ten problem, że my byśmy chcieli porozmawiać z kimś tak naprawdę szczerze, no bo wolelibyśmy nie robić takich treści, gdzie ktoś przychodzi i tylko i wyłącznie promuje jedną konkretną słuszną maskę, rzecz, powiedzmy, no cokolwiek, tak. Wiecie, że nie jest to takie, że sobie siedzimy i gadamy, bo to jest jakby cała idea polega na tym, że sobie siedzimy w miejscu X, robiąc rzeczy Y, rozmawiając na tematy wszystkie. Mhm. No i siłą rzeczy chciałoby się porozmawiać z wieloma osobami, tylko że lwia część osób najciekawsze tematy zawsze mówi off camera, nie? No tak, dokładnie zawsze, tak. Nigdy nie mówi, jak jesteśmy na wizji, albo, ale mieliśmy takich kilku gości, znaczy jedną osobę w sumie, która, no nieważne, ale jakby dużo rzeczy poza jakby nagrywką się dowiedzieliśmy, a już podczas nagrania zupełnie jakby inaczej dyskusja była tak. Potoczona i to nie jest w naszym klimacie, tak bym powiedział. A kogo ale ty z masz? Kim byś pogadał jeszcze więcej? Nie masz jakiejś takiej konkretnej jednej osoby? No nie wiem, z Elonem Muskiem bym pogadał. Ale no? Elon do nas nie dołączy pewnie. Ale Elon Musk w ogóle był gościem podcastu. Nie wiem, czy jeżeli jesteście też zafascynowani Elonem Muskiem, to jest cały jeden fajny odcinek Joe Rogana, Joe Rogan Experience, gdzie Elon Musk był nawet, nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo to w sumie jest studencki klub i spotkanie, no ale palił różne rzeczy, nie? I bardzo mu się podobało. Więc no, to na pewno. To ktoś taki, czemu nie? Ja bym na przykład chciałbym porozmawiać z jakimś piłkarzem na przykład, albo z jakimś takim sportowcem, wiesz, z pierwszych stron. Z Robciem Lewandowskim. No ale właśnie widzisz, no z drugiej strony, no niby tak, ale z drugiej strony, no to... Znaczy wiesz co, jest jedna taka kwestia przy zapraszaniu ewentualnie osób z najwyższej półki. Czy te osoby, bo my na przykład zapraszając Citroxa, zastanawialiśmy się, czy on nam nie odmówi. Tylko z tego względu, że jest w jakiejś agencji, załóżmy, tak, no i tak naprawdę kontakt, jak chcesz nawrzeć z Citroxem, to klikasz, wchodzisz na stronę internetową i tam jest Citrox i możesz zadać pytanie. I tak naprawdę zastanawialiśmy się, czy Karol będzie chciał w naszym podcaście wystąpić, jako że jest youtuberem, który ma 1,5 miliona obserwujących. Tak? Że może na przykład jest zobowiązany... Że nie może, tak. Tak, że musi mieć zgodę w ogóle, a my na przykład musimy też mieć odpowiednią ilość na przykład obserwujących czegoś, żeby można było to zrobić. Okazuje się, że jednak nie, więc myślę, że możemy próbować, ale ja osobiście nie mam takiej super osoby. Ja bym chciał po prostu z normalnymi ludźmi, którzy chcą coś powiedzieć, spotkać się i po prostu porozmawiać. Mamy w planie jedną... kobietę, która jest piosenkarką, artystą na Spotify'u. Mamy osobę, która jest fryzjerem i jest himalaistą. Mamy gościa, który zajmuje się elektroniką. Tak, dokładnie. Więcej nie będziemy mówili. Z takim czarnym logiem i tam coś jest ze szkłem, czy coś takiego, nie? Ale żeś teaser teraz zapodał. Dobra, a jakie było drugie pytanie? Drugie pytanie było o tym, czy mamy długofalowy cel związany z podcastem. Aha, ja czy byśmy chcieli jakieś korzyści coś, potencjalnie, nie, tak? Nie. No czy masz coś takiego wymarzonego w sensie z tym podcastem, w którą stronę mógłby pójść? Ja bym chciał mieć kiedyś studio podcastowe połączone z garażem. To bym chciał mieć, żebyśmy mieli taką jakąś miejscówkę, gdzie moglibyśmy zaparkować samochód i w tym samym miejscu robić podcast. To by było mega. Ale nie jakby w takich kategoriach, że dobra, to robimy teraz tak, mamy, nie wiem, to nasz cel jest teraz 400 koła na hangar w Baninie i w ogóle tam będziemy robić, nie? No bo to wiadomo, trzeba mierzyć siły na zamiary. Znaczy ja mam, takim moim celem jest to, żeby
żebyśmy zostali jakby... Znaczy, chciałbym... To nie jest cel nadrzędny. Znaczy, ja powiem jedną rzecz. Przed samą pandemią było całkiem nieźle, jeżeli chodzi o słuchaczy. Cały czas jest super. Ale zgłosiła się nawet do nas agencja z Warszawy, która powiedziała, że klient jeden ich słucha i chciałby w naszym podcaście zamieścić reklamę. I czy my się, żebyśmy się wycenili. No, zacząłem tam pisać z człowiekiem i okazało się, że pandemia spowodowała to, że niestety odwołał wszystkie możliwe akcje marketingowe, tak? Więc fajnie by było być przestrzenią, w której słucha... Moim celem jest to, żeby słuchało nas naprawdę bardzo dużo ludzi. Zresztą w planach mamy zrobienie billboardu. Nie śmiejcie się, proszę. Billboard outdoorowy, patrzyliśmy, ile to kosztuje, się o 900 zł na 2 tygodnie i chcielibyśmy na przejeździe między Gdańskiem a Gdynią po prostu zrobić billboard, na którym jest Ludwik i ja razem z kawą i napisane zapraszamy na podcast już na przykawie piątek, 7 rano. I to byłby fajny pomysł i zobaczyć, ile z tego rzeczywiście jest. Takie coś byśmy chcieli zrobić, nie? To jest jedna rzecz i bardzo bym chciał, żeby nie skończył nam się nigdy zapał, żeby było jeszcze więcej ludzi i naprawdę, żebyśmy mieli więcej feedbacku. No, to masz rację, to odwołuję z tym hangarem, to w sumie to wcale nie chcę. I jeszcze jedna odpowiedź, bo Oliwia mówiła, że nam pytania się kończą, bo czasem zadajemy pytania do słuchaczy. My zadajemy te pytania do słuchaczy, Oliwia, po to, bo my możemy dostawać trochę za mało tego feedbacku, a my tak naprawdę go robimy dla was. W całej idei tworzenia jakiegokolwiek kontentu on jest robiony dla ludzi, tak? Dla kogoś. To nie jest tak, że my się mamy wydurniać, nie? Ale to jest dla kogoś robione. Ale jest też taka kwestia, przepraszam, że w ogóle bardzo często tak się dzieje. Może wy już chcecie iść do domu. Nie? Dobra, ja, bo sorry, bo my się trochę zagadaliśmy, już 1,5 godziny jest, więcej. To się skrócę. No. Że fajne jest to, że jakby wy macie zupełnie, każdy z was ma inne podejście do świata, czy skrajnie różne od naszego, to jest inna sprawa, ale oglądacie inne rzeczy, czasami wyłapujecie w ogóle znacznie szybciej rzeczy niż my. Dokładnie. I dlatego pytamy też, żeby jakby chwycić możliwie jak najwięcej, jak najszerzej od jak największej ilości osób. A to, że na Instagramie wrzucamy, że nagrywamy, może jest jakiś pomysł, to jest naprawdę fajne, bo to drugi raz nam się pojawił jakby w odcinku to, że jest kilka pytań, w których na końcu możemy do was nawiązać. I to czego nie możesz zrobić, na YouTubie też de facto nie możesz tego zrobić, nie? Bo tam też, ale tam jest wideo trochę bardziej, od razu są komentarze. Tutaj tak naprawdę na Spotify nie ma komentarzy. Komentarze są jedynie w Apple Podcast, ale to są nie komentarze do odcinka, tylko komentarze do ogólnego programu. I tu chodzi o to, że my tak naprawdę możemy wejść w rzeczywistą interakcję ze słuchaczami. Tak bym to powiedział, bo ktoś zadaje pytanie. Weszliśmy już praktycznie, drugi odcinek mamy z segmentem od słuchaczy. Tak go tam częściowo nazywamy, od słuchaczy. Dla słuchaczy był pierwszy, a teraz po prostu na koniec odcinka odpowiadaliśmy na pytania, które się pojawiły. Nie? Mhm. Zgadza się. Mhm. Tak, zanim głos oddam Karolince, to jeszcze właśnie chciałam potwierdzić, chłopaki, że właśnie to jest fajne, że jakby nie nagrywacie odcinków, wiadomo, 5 na przykład naprzód, nie? Tylko z tygodnia na tydzień normalnie na bieżąco, w związku z tym treści też są bardzo na bieżąco i to mi się bardzo podoba, że mówicie, o, tutaj Oliwka napisała do nas to i to, albo ja, Natalka, napisałam do was o tym i fajnie, i możecie to skomentować, także to jest właśnie super wartość. Karolinka, Słoneczko, oddaję ci głos. A, dziękuję. Dzień dobry, cześć. Cześć. Pozdrowienia w sumie. Jak już tak się Natalka odniosę do ciebie, w sensie jak już tak zrobiłaś mi taki wstęp, powiedzmy, to słuchajcie, powiedzcie mi, jak to jest w sytuacji, bo mówiliście o tej konsekwencji, o tym regularnym nagrywaniu i co robicie w sytuacji, gdy na przykład jest nie, że gorszy dzień, tylko na przykład taki, no, taki humor trochę gorszy, a podcast ma być taki, no, przyjemny w odbiorze i chcecie przekazać tą pozytywną energię. No i co wtedy? Co zrobić? Jak żyć? Jak nagrywać? Co robić? Ciężkie pytanie, nie? No. Ale bardzo, bardzo słuszne. Wiesz co? Ja się tak szukam w głowie, czy myśmy mieli taki... Nie, mamy. Mamy, tak, nie, rzeczywiście. Czy my mamy. Robimy coś takiego w ogóle, że... Rozkręcamy się na początku. Tak, o to chodzi właśnie, że jest rozgrzewka. Jest pizza na przykład, tak jak teraz mamy też tutaj pizzę rozłożoną. Jest cały backstage, ale bardziej chodzi o to, że spotykamy się, powiedzmy, na tyle, na ile możemy odpowiednio wcześnie i chyba wypluwamy się z tych takich tematów najgorszych, najbardziej męczących, nie? No bo wiadomo, jakby my nie o wszystkim mówimy. Ja czasami staram się tą politykę gdzieś tam wplątać, ale jakby odchodzę od tego. Adam stara się tego nie robić. Natomiast to są tematy, którymi my tak czy inaczej żyjemy. I w momencie, jak sobie porobimy pewne rzeczy uwzględniające przekleństwa różnej maści, to fajnie jest nam się pozytywnie nakręcić do tego, żeby rzeczywiście poruszyć tematy, które są atrakcyjne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, żeby wyciągać rzeczywiście, weź to zabierz, ile można. Druga rzecz jest taka, że
że staramy się jednak mówić o tych rzeczach, które są raczej pozytywne, dlatego że do tego negativity to jest wystarczająco dużo i, no i jakby nie chcemy nadużywać. Są takie momenty, mogę wejść w zdanie? Jasne. Są takie momenty, w których jesteśmy zmęczeni i mieliśmy chyba raz tak, że posłuchaj, dzisiaj się naprawdę dość niefajnie czuję, jestem zmęczony, jest źle, czy możemy to przełożyć na następny dzień, nie? Ale nie mamy czegoś takiego, że nie wychodzimy i tylko wiesz co, ja na przykład jestem nastawiony taki, Ludwik, widzę, że to też częściowo czuję, bo raz wszedł, ja akurat byłem po zajęciach, czy tam jeszcze coś miałem do roboty i byłem jak Messerschmitt jakby gorący. Usiadł Ludwik, rozłożyliśmy sprzęcior, żeby zacząć nagrywać i momentalnie zmienia się aura. W sensie, to jest hobby, znaczy ja już to traktuję w tym formacie takim odpoczynku, w którym bardzo lubię to robić. To jest naprawdę, nie dostajemy za to żadnych pieniędzy, nie chcemy nawet, broń Boże. Chodzi o... Nie. No, ale wiesz, o co mi chodzi? Jasne. Chodzi mi po prostu o to, że to jest tak fajne, to jest tak fajne, że się komuś to podoba, że masz jakby jakąś tam reakcję i że ludziom naprawdę chłoną to, co my mówimy. No właśnie chciałem powiedzieć, że to jest też bardzo istotne, że jak będziesz miała z tyłu głowy, że mówisz do kogoś, kto poświęca swój czas na to, żeby ciebie posłuchać... Tak, no konsumuje tę godzinę 40. Nie? Tak, to jednak siłą rzeczy momentalnie jesteś w stanie się nastawić, żeby... Nawet jeżeli jest ci bardzo, bardzo źle, żeby nie przerzucać tego. W ogóle gdzieś przeczytałem całkiem niedawno, że wyładowywanie na kimś swoich frustracji jest oznaka maksymalnej słabości. I to oczywiście nie jest w bezpośrednim przełożeniu, tylko bardziej chodzi o to, że zawsze trzeba pamiętać, że jeżeli my będziemy w złym humorze i nagramy odcinek, gdzie będziemy w złym humorze, to wy tego albo jeżeli to w ogóle jeżeli dotrwacie do końca tego odcinka, no to fajnie, ale najprawdopodobniej wyjdziecie też w złym humorze i to się tak będzie szerzyć i dzielić. Dokładnie. Dalej i dalej i dalej i dalej. A na co to komu? A komu to potrzeba? Chciałbym też, żebyś jakby zrozumiała jedną rzecz, albo wy w ogóle wszyscy, jak nas słuchacie, że my naprawdę staramy się być autentyczni. My, broń Boże, nic nie udajemy podczas tego podcastu. Ja bym bardziej może chciał, żeby było trochę bardziej humorystycznie, bo czasem jak Ludwik zapoda tak srogi temat jak kiw, to się ciężko robi, bo ja nie wiem, jak to przełożyć, że tak powiem, na ten element, żeby było trochę przyjemniej, nie? Ale jakby staramy się być autentyczni od początku do końca to, co robimy. I raz mówię, nam się zdarzyło, że przerzuciliśmy sobie odcinek na potem, tak? Od początku do końca przerzuciliśmy sobie odcinek na potem, żeby można było go nagrać jutro, pojutrze i tak dalej. Ale i to, co nam też bardzo pomaga, to właśnie, że sobie siadamy razem i zaczynamy po prostu dyskutować, nie? Zaczynamy dyskutować, jeszcze coś tam zbieramy, pogadamy, trochę się podenerwujemy na sytuację, która jest i potem, dobra, no to co, ruri turi, w tak tarcice tartaktaru i zaczynamy nagrywać, nie? Mniej więcej w ten sposób to wygląda. Jazda, zgadza się. Okej, dzięki. Znaczy, też mnie nie zrozumcie źle, ja nie miałam na myśli przekazywania tutaj, wiecie, negatywnej atmosfery, znaczy negatywnych emocji, to absolutnie, to jakby nie wchodzi w grę. Tylko bardziej się zastanawiałam, co jeżeli właśnie chwyta takie coś i mnie to na przykład, bo ja akurat nie robię podcastów, tylko muzykuję sobie, że tak powiem. I mnie to na przykład łapie tak, że aż sobie myślę, kurczę, no mam zły humor, to nie chcę przekazywać tej energii, chcę, żeby to było właśnie autentyczne. I w tym momencie mam takie, dobra, to ja to zrobię, jak będę miała lepszy humor. I wiecie, jakby to miałam na myśli, że... Okay. Że co ja chcę powiedzieć? Ja myślę, że... Tak, ale ja myślę, że u nas nie ma czegoś takiego. Znaczy, w sensie... Nie, to jest tak, że w momencie, kiedy mamy ten zły humor, też jakby jest jedna kwestia. My nie nagrywamy tego z rana, my nie nagrywamy tego po południu, my nagrywamy to zazwyczaj po godzinie 16. 17 albo 18. I to jest moment, kiedy jak mieliśmy się zdenerwować, to się już zdenerwowaliśmy, więc o godzinie 16 już jesteśmy prawie wyluzowani albo zmęczeni całym dniem, więc hobbystycznie usiądziemy, rozwalimy się na krzesłach i będziemy po prostu starali się mówić dla was, nie? Robimy taką dokrętkę też poniekąd, nie? W sensie całego dnia jakby, że wiesz, no tak, tak. Już po kokardeczkę jest tak, wtedy. Tak, dokładnie tak. Więc to głównie się opiera, myślę, na takim przekonaniu, że okej, że jakby nie chce się, ale trzeba. A jeżeli trzeba, to trzeba to zrobić możliwie na 100%. I cholernie angażujące i to, co naprawdę popycha do przodu, to jest to, że nie wiem, właśnie Natalka napisze, Kinga napisze, Oliwka napisze, Magda napisze i tam jeszcze kilka osób na naszej grupie, czy tam gdzieś na Instagramie do nas bezpośrednio, no to w ogóle tam, wiecie, jakikolwiek zły humor, czy cokolwiek odchodzi od razu w zapomnienie. To, nie, no w ogóle jest mega, ciśniemy dalej, nie? Dobra, dzięki serdecznie. Luzik? Dobra, to oddajemy głos Kalinie, później Oliwce i będziemy już kończyć. Także Kalina, słuchamy cię. Ja chciałam jeszcze na chwilę wrócić do tego wątku reklamy, bo bardzo mnie zainteresowało, znaczy myślę, że to jest po prostu bardzo dobry krok i że
nie ma co się z tego śmiać, że to naprawdę może dużo dać, ta reklama billboardowa. Okej. Okay. Ciekawa, czy będzie jakiś update, jak ona już powstanie na przykład i gdzieś w podcaście będzie o niej wspomniane, ile ona dała, czy jest warto i czy planujecie na przykład rozwinąć to i tak dalej? Zaraz Ludwik powie, ale powiem tak. Szykuje się kilka zmian. Trochę z identyfikacją wizualną naszego podcastu, trochę z wideokastem, bo też prawdopodobnie będziecie mogli nas widzieć na żywo. Ludwik, teraz jutro w odcinku posłuchacie na ten temat. I też jeżeli będziemy ogarniali sobie billboardową, outdoorową reklamę, to tak naprawdę na jednym billboardzie, gdzieś tam w którym mieście w przejeździe, jak się go uda, bo dosyć ciężko jest o billboardy, tak bym wam powiedział. Jeżeli tak, to prawdopodobnie zobaczymy, pośledzimy od momentu wyplakatowania i te dwa tygodnie, jak on będzie wisiał, to zobaczymy, co się działo, tak? Jeżeli cokolwiek się działo, albo ile telefonów było do mnie, do Ludwika, albo ile osób wiedziało, gdzie mieszkamy, ile osób nas... Albo czy w ogóle żyjemy. Nie, tak oczywiście, naprawdę, nie? Że zrobimy. To tak, bardzo fajnie, że o to pytasz, dlatego że rzeczywiście zrobimy sobie takie podsumowanie, jakbyście też mieli ochotę na to, żeby walnąć billboard ze sobą, to powiemy, ile to kosztuje i jak się to robi. Myślę, że niedużo. No dobra, no. Nie, no ale... 900 zł tak było, jak, to w zeszłym roku, jak patrzyłem na to. Tak? Bo na dwa tygodnie. Na dwa tygodnie chcieliśmy jakby w tej drodze przy rondzie, jak jest Ergo Arena, Sopot i Gdańsk, tak? To tam chcieliśmy na billboardzie zrobić się w dwójkę jakby z kawą, z napisanym podcast Luźno przy kawie. Tam piątek, chcieliśmy? 7 rano. Tak, tam chcieliśmy. Tam chcieliśmy? Ja się tam dowiadywałem, no. Okej, okay. No to tam chcieliśmy. Jezus, no, ten to jest dziwne. Ale zrobimy, bo myślałem, że pytasz o to, czy będzie głośno, czy będzie update dotyczący tego, czy będzie to robione. Oczywiście, że tak. Będzie live, jak to będzie plakatowane, bo to wiadomo, że to jest... A to my będziemy plakatowali sami? Nie. Nie, nie, ale będziemy przyjedziemy tam, tak, będziemy patrzeć, kręcić. Czy ty równo kleił, stary, 900 zł na dwa tygodnie, żeby poza tym, jakieś te były zmarchy, to nie ma szans. Nie, dokładnie. Absolutnie. Okej, okay. To ja tak w sumie w nawiązaniu do tego też, co Karolina mówiła, jeżeli chodzi o gorszy humor, to ja tak w sumie chciałabym tylko od siebie, bo jeżeli tam sobie muzykujesz, to myślę, że warto też pamiętać, bo żyjemy trochę w czasach, gdzie mamy takie przeświadczenie, że only good vibes i za każdym razem chcemy być super śmieszni, super fajni, no, i być na 100%, a myślę, że tak też się nie da. I myślę, że tak w sumie od siebie, nawet gdy jestem zły humor, to fajnie właśnie, że są ludzie, tak jak wy mówicie, że jesteśmy my, którzy napędzamy was, albo wy sami się napędzacie i to jest świetne, ale myślę, że też warto czasami mieć ten zły humor i nawet o tym mówić, bo to jest autentyczne i myślę, że to też przynajmniej mnie zachęca. Bo wtedy nie czuję takiego, że o, ja też muszę być cały czas uśmiechnięta i w ogóle super, okay. Tylko jak czuję od kogoś ten vibe taki, że kurczę, mamy gorszy dzień, ale chcemy wam też opowiedzieć o tym i o tym i o tym, to automatycznie też mi się chce bardziej słuchać, bo i bardziej tę relację jakby uzyskać, nawiązać, tak, z tym podcasterem, bo myślę, że no właśnie, za bardzo chyba chcemy być super szczęśliwi i fajni, a to tak nie zawsze się da. Mhm. I plus, jeszcze mam jedno pytanie, co myślicie na temat takiego bardzo luźnego języka? Jakby ja słucham waszych podcastów, więc wiem, jak wy mówicie, ale co myślicie na temat luźnego języka typu... Już nie mówię o potocyzmach, bo tam wiadomo, ale na przykład o przeklinaniu. Macie na ten temat jakieś zdanie, czy powinno się to robić, czy jednak nie? Co o tym myślicie? Okej. Okay. Temat jakby, znaczy w momencie, kiedy jesteśmy wkurzeni, to powiemy, tak? W naszym podcaście jakby kliniemy. Ostatnio zresztą dwa odcinki chyba temu ja też byłem dość mocno zdenerwowany na samym końcu odcinka i też powiedziałem jakby swoje zdanie. Oczywiście przeplatanie tylko jedynie przekleństwami nie jest dobre, bo tego się nie da słuchać, tak? Ja niestety prywatnie klnę trochę. No, trochę klnę, więc... Trochę. Więc to jest jakby jedna kwestia, ale mnie czasem uszy bolą. A myślę, że osoby niekoniecznie, znaczy jesteśmy naturalni, ale nie uważam, żeby przeplatać. Jest taki podcast, dwóch typów podcast i oni tam klną. Oni tam klną, on jest spoko, no to jest śmieszne, oni mają taki klimat, no może tak jest naturalnie. My naturalnie z kimś rozmawiając, czy z klientem, czy ja rozmawiając, no nie klnę nie wiadomo jak, tak, ale też uważam, że to nie byłoby fair, siedzenie i po prostu non stop klnięcie. To jest jedna rzecz, a druga kwestia, bo ty, aha, jedna jeszcze jedna kwestia.
Ja mam, tak żebyście zrozumieli jednej kwestii, słuchacze, którzy nas słuchają, a nie byli na wydarzeniu online. No, jak wiecie, ja też jestem jakby nauczycielem akademickim na uczelni wyższej. I pojawia się pewien problem, w którym ja mam, no, mówię całkowicie wprost, też jakby pojawiały się przed tym konkretnym wydarzeniem, też pojawiały się pewne opory, bo koło naukowe SKB będzie chciało to reklamować chociażby na Facebooku, na ogólnym wydziale, na ogólnym, wiecie, profilu wydziałowym. I teraz ja jestem nauczycielem, mam tutaj jakoś swoje hobby, pasje obojętne i teraz jeszcze ja się będę z tym włączał i będę na instytucji czy w miejscu, w którym pracuję, będę próbował zbić jakiś tam fame czy cokolwiek innego, tak? I ja się z tym za dobrze nie czułem, ale z drugiej strony to mi sprawia fan. Jeżeli ktoś chce o tym słuchać i widzę, że chcecie, bo jesteście, no jesteście super autentyczni i was słychać, to zrobię to dla was. I teraz też no, reprezentuję coś sobą, więc też nie uważam, ale autentycznie, tak, żebym był osobą, która będzie się działa i klnęła w takim podcaście, no bo to jest podcast publicystyczno-publicystyczny, no chyba tak można było to nazwać. Więc jeżeli jesteśmy źli, to przeklniemy. Ale jeżeli nie ma takiej potrzeby, to chyba lepiej po prostu, lepiej się wypowiada bez klnięcia. Nie, no jest poza tym jest przeklinanie i przeklinanie, nie? Że można jakby używać jako przerywników pewnych słów. Można drzeć się w ogóle i jakby próbować zbudować autorytet krzykiem, tak się kiedyś mówiło, czy słuchaczy, czy w ogóle, przede wszystkim my nie chcemy, cieszymy się, że mamy tak różnorodne grono słuchaczy, to jest mega, które raczej jednak preferuje, powiedzmy, rozrywki wyższego szczebla. Nie żebyśmy my byli rozrywką wyższego szczebla, ale że macie jednak zainteresowania, które raczej krążą wokół poezji, a nie wokół, nie wiem, Polbruku. Mhm. Tak? I teraz gdybyśmy robili podcast o Polbruku, to pewnie byśmy dostosowali język do monterów Polbruku z całym szacunkiem, bo być może są tacy, którzy mówią do siebie na przykład literacko. Tą ową cykulkę. Na przykład. Natomiast oczywiście ja mam w ogóle takie wrażenie, że zawsze się mówiło, a ci młodzi to w ogóle gadają tam te skróty, jak powiedzieć, potocyzmy, w ogóle ten język ubożeje, tak? No, pewnie ubożeje. My jesteśmy troszeczkę. Mamy na pewno odpowiedzialność taką, że jeżeli puszczamy rzeczy w eter, no to jednak powinniśmy mówić poprawnie po polsku. Na pewno tych błędów troszeczkę językowych popełniamy, tak jak powiedziałem, 100%. W kontekście braku montażu. Czasami więcej, czasami mniej. Natomiast przekleństwa ja osobiście lubię, ale mało jest osób w przestrzeni publicznej, które potrafią fajnie kląć. I wydaje mi się, że nie musimy aspirować do tego, żeby na tym opierać nasz język. Natomiast no, jest to też coś takiego, czego można się nauczyć, jeżeli ktoś bardzo potrzebuje, to czemu nie? My się staramy nie, ale wiadomo, że nam się coś wymknie, szczególnie jeżeli poruszamy tematy, które są dosyć kontrowersyjne lub dla nas ważne, albo dla was. No, to tyle. No, a ja, Oliwka, chciałam ci powiedzieć, że przecież my byłyśmy autentycznie wkurzone w naszym odcineczku z Gusią, także pokazałyśmy nasze prawdziwe emocje. Ja byłam bardzo autentyczna i podejrzewam, że tam padło jakieś przekleństwo. Ja w sumie teraz mi... O tak! Było. Muszę słuchać jeszcze raz ten odcinek i się zastanowić, co ja tam w ogóle mówiłam. Myślę, że nie wyszło jakoś katastrofalnie, więc... Super wyszło. Super wyszło. Naturalnie. Super naturalnie wyszło. No, to w sumie ja już Ludwikowi mówiłam, nie wiem, czy Ludwik Adaś, w sensie tobie Adaś przekazał, ale już tak, nie wiem, słowem takiego mini podsumowania chciałam powiedzieć, że tutaj wszystkich was, kochani, zachęcam do słuchania podcastu Luźno przy kawie i to jest naprawdę ten odcineczek co piątek o 7 rano, to jest taka odskocznia od szarej rzeczywistości, przynajmniej w moim przypadku, także to jest mega, zawsze czekam. I no po prostu słucham z uśmiechem na ustach. Także mega dziękuję, że to dla nas robicie, chłopaki. Madzia, oddaję ci finalny głos. To my wam dziękujemy, bo dziękuję, że nas słuchacie i poświęcacie tą godzinę czasu. To jest jedna rzecz, a druga kwestia to jest taka, chcieliśmy jeszcze, nawiążę tylko. Tak naprawdę prawie wszyscy, co nas słuchają, to konsumują ten odcinek w 90%. Ci, co odtwarzają, to konsumpcja odcinka jest na poziomie 90%. To jest pełen wypas. Ja ci przeczytam pytanie, bo jest czat, a ja mam wspaniały wzrok, więc zrobię tak.
No. A jak wygląda sprawa od Miłosza? A jak wygląda sprawa z billboardami przy gdańskiej ustawie przeciw nim? Są jakieś kruczki, czy po prostu najłatwiejszym ominięciem jest wybór lokacji? Chyba jest najłatwiejsze, wiesz? Bo chodzi o to, czy... Ja wiem. Jak wygląda kwestia billboardów w związku z ustawą krajobrazową? Ale wiesz co, no, znaczy tam było tak, że jest gotowy billboard, na którym możesz wywiesić jakby swoją reklamę, zamawiasz ją i tyle. Tam nie było nic jakby więcej z tym związanego, bo zakładam, że tam, gdzie stoi billboard, na niego jest pozwolenie i ono jest w sieci reklamowej, na której można zawiesić reklamę. I to jest tyle. Nic więcej tam jakby z tym nie było. Tam, gdzie nie ma billboardu, tam nie możesz się powiesić, tak? My chcemy wykupić ten billboard outdoorowy, który jest naklejany tym klejem i potem rozkładane są kafelki, gdzie się cała twarz Ludwika będzie pojawiać na przykład, nie? No i tak się rozkłada. Ja tak, na całe szczęście będę konsultował projekt graficzny, bo widzę, że tutaj Oliwka praca koncepcyjna jest, widzę. Dokładnie. No, to tak. To tak. Mogę wam przygotować banerek? Ekstra. Elegancko. Okej, to ja jeszcze na zakończenie chciałabym jeszcze raz wam serdecznie podziękować za prezentację i następnie za odpowiedź na te wszystkie nasze pytania. Mam taką nadzieję, że może się jeszcze spotkamy i to już może w takich normalnych warunkach, niekoniecznie online, na żywo. No to co, jedyne co mi zostaje to wtedy do powiedzenia do zobaczenia i trzymam kciuki ja i wszyscy, żebyście się rozwijali i naprawdę owocnych współprac i dużo, dużo pomysłów. Czad, bardzo wam serdecznie dziękujemy. Wielkie dzięki. Było nam super miło, że mogliśmy gościć u was po raz kolejny i 2 godziny gadać bez sensu. Fajnie, że słuchaliście i mamy nadzieję, że będziecie słuchać. Będziecie dalej nas słuchać. I piszcie do nas, piszcie. My lubimy, jak piszecie do nas. Czujemy, ja czuję, słabe, nie żartuję. Nie, ale piszcie, jak macie jakieś pytania albo chcecie się odnieść do odcinka, to dawajcie, to jest dla was przestrzeń. I jeszcze ja tylko, jeżeli mogę, Magda, to jeżeli chcielibyście usiąść za mikrofonem i pogadać, zapraszamy wtorki albo środy koło godziny 18:00. Możecie usiąść z nami i porozmawiać. Napiszcie, że chcecie. Jeżeli ktoś chciałby się spróbować, nie? Siadajcie i zrobicie z nami odcinek, nie ma problemu. Będziecie gościem, proszę gadać, będziecie gościem, nie ma problemu. To miejsce jest dla was. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za zaproszenie. Piękny dzień. Brawo! Dziękuję, do zobaczenia. No, poszło klęski. W końcu mogłeś nacisnąć, co? W końcu mogłeś nacisnąć. Dobra, to my wam bardzo dziękujemy i w takim razie zrobimy dokładnie tak samo, jak wy robicie. Do usłyszenia, trzymajcie się i do usłyszenia jak zawsze w piątek o 7 rano. Słuchaliście LPK Podcast. Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano.